Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na naszej konferencji, czyli Instytutu Misesa, Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu i Koła Naukowego Praxis tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Nasza konferencja jest zatytułowana Polska mitologia kapitału. I generalnie chodzi o to, że co do charakteru polskiej transformacji, a zwłaszcza co do udziału kapitału zagranicznego w tejże polskiej transformacji, padają bardzo mocne tezy, z którymi nie do końca się zgadzamy. I dlatego chcieliśmy w sposób w miarę systematyczny te różne tezy przeanalizować i przedstawić nasze zastrzeżenia co do niektórych z nich. Jak tam sobie rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić, to wyróżniliśmy 20 właśnie takich tez o polskiej transformacji, o udziale kapitału zagranicznego, o płacach, o przemyśle, o handlu. Żeby Państwa nie zanudzać, to na dzisiaj wybraliśmy 12, żebyśmy tutaj nie musieli 4 godziny siedzieć. I na tych 12 tezach spróbujemy się skoncentrować. Mamy nadzieję później przekształcić to w formę pisaną i wtedy zająć się wszystkimi 20. Natomiast dzisiaj chcemy zrobić dwugodzinny wykład, pierwsze 6 tez, chwila przerwy, kolejne 6, a później mamy nadzieję na dyskusję z Państwem, dzięki której jeszcze lepiej będziemy potrafili wyartykułować to, co chcemy przekazać. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie. Przepraszamy za drobne spóźnienie i rozpocznie z pierwszym tematem Maciej. Dzień dobry. Fajnie. Tak, pierwszą tezą, którą się zajmiemy, jest to, że z Polski wyssany jest kapitał. Czyli taką konwencję przyjęliśmy, że każdą z tych tez zaczniemy od jakiegoś cytatu, który znaleźliśmy gdzieś czy w gazecie, czy w książce. Tutaj ten cytat jest taki. Podczas gdy w epoce kolonialnej imperia, takie jak brytyjskie, szumi strasznie, prawda? A może lepiej bez mikrofonu, czy dalej. Podczas gdy w epoce kolonialnej imperia takie jak brytyjskie eksportowały kapitał do podbitych krajów, rekompensując to sobie rzecz jasna choćby tanim importem surowców, w naszych neokolonialnych czasach relacja między centrum a peryferiami jest odwrotna. Te ostatnie cieszą się lub martwią niepodległością, niejako w zamian zasilając bogatsze od siebie metropolię gęstym strumieniem pieniądza. Historia przyniosła więc ewidentny, skokowy wręcz postęp. Dzisiejsze mocarstwa nie tylko nie ponoszą odpowiedzialności ani kosztu zapewnienia krajom kolonizowanym porządku i dobrobytu, ale jeszcze wysycają je z wytwarzanego z ich walnym udziałem kapitału, zamiast im ten kapitał dostarczać. Teraz, tak jak w tym artykule, ten odpływ kapitału się przejawia w dwóch miejscach. Tym, że jest ujemne saldo błędów i opuszczeń i ujemne saldo dochodów. Ujemnym saldem błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym zajmie się Mateusz Machaj za chwilę. Ja tutaj... zaczniemy od konstrukcji bilansu płatniczego. Więc jest po lewej stronie rachunek bieżący, saldo obrotów towarowych, saldo usług, saldo dochodów pierwotnych, to tutaj jest ten rzekomo wysycany kapitał. No i rachunek kapitałowy, który jest względnie mało istotny. Po prawej stronie jest, no i saldo będą opuszczenia, to o nim będzie później. Po prawej jest rachunek finansowy, w który się wlicza saldo inwestycji bezpośrednich, portfelowych, pozostałych, pochodne instrumenty finansowe, oficjalne aktywa rezerwowe. Co ważne, bo to jest kluczowe dla zrozumienia całej argumentacji, obowiązuje tutaj oczywiście zasada podwójnego zapisu i lewa strona, jak to w księgowości jednym się równać prawej. Więc w związku z tym nie jest możliwe, tak jak tam na przykład sugerowane było na początku, że jednocześnie eksportowały kapitał i importowały surowce, że jednocześnie działy się dwie przeciwne rzeczy, tak? Że miały ujemny rachunek, ujemny saldo obrotów towarowych i kraje
kraje, imperia, metropolie i jednocześnie dodatki, rachunek finansowy, bo wzrost inwestycji bezpośrednich za granicą jest niemożliwe. Więc ilekroć się pojawia nadwyżka importu nad eksportem, to musi być to kompensowane albo odpływem rezerw, ale to się nie może dziać w nieskończoność, bo rezerwy dewizowe, jaki kraj posiada, są ograniczone, albo to w końcu musi oznaczać napływ inwestycji któregokolwiek rodzaju. Teraz tak, saldo błędów i opuszczeń, to się bierze głównie, co zresztą pokazała rewizja, którą dokonał Narodowy Bank Polski w 2011 roku. Okazało się, że po rewizji i uwzględnieniu importu używanych samochodów nagle saldo błędów i opuszczeń wymalało na niektórych lat o połowę. Saldo błędów i opuszczeń oczywiście może być duże nie tylko w Polsce, ale też w rozwiniętych krajach, w których przykładowo jest Szwecja. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że to zresztą pani Mateusz Machaj mówił, że się ukazuje się Polska jakby tutaj było bardzo wysokie to saldo błędów i opuszczeń, wcale tak nie jest. A żeby zrozumieć ujemne saldo dochodów, trzeba zrozumieć najpierw, na czym polega inwestycja i co też się daje nie rozumieć. Inwestor nie przychodzi po to, żeby coś dać, nie otrzymując nic w zamian. Zamienia po prostu pewien przepływ pieniężny, pewny w sensie, że dysponuje tym kapitałem, który inwestuje i zamienia go na przyszłe niepewne przepływy pieniężne, które oczekiwana łączna suma jest większa, a jest większa dlatego, że inwestor zgadza się poczekać na dochód i bierze na siebie ryzyko inwestycji. I później, co może zrobić inwestor z dochodem osiągniętym w Polsce? Może zrobić zasadniczo cztery rzeczy. Reinwestować go w Polsce, kupić towar lub usługi w Polsce, wymienić złotówki na swoją walutę. I co zasadniczo oznacza, że ktoś inny wtedy kupi w Polsce, bo oznacza to osłabienie kursu złotego i pobudzenie polskiego eksportu, albo schować do materaca, w sumie najlepsza rzecz, bierze papierki, dostarczając w zamian jakieś realne usługi. Tutaj jest, jak wyglądało dochody z tytułu bezpośredniej inwestycji zagranicznej w Polsce. Jak widać, około na przestrzeni lat około 40% tych dochodów było reinwestowanych. Reszta nie była, ale to, tak jak mówiłem, to jest charakter inwestycji. Natomiast to, czy z Polski wysany kapitał, pokazuje stan bezpośredniej inwestycji zagranicznej w Polsce, który na przestrzeni lat ostatnich, jak widać, jest rosnący. Wzrósł z 579 miliardów w 2010 roku do 732 miliardów w 2014. Nie będę omawiał inwestycji portfelowych, bo pewnych problemów, które ten rosły, ale ponieważ żeby już nie omawiać tego zarzutu, że to się spekulanci tym zajmują, to pozostanę na tym i przekażę głos dalej. Taką drugą tezą, która jest pochodna wobec tej tezy pierwszej o wysysaniu z Polski kapitału, jest teza o tym, że z Polski jest wysysany kapitał nielegalnie. Nie tylko wywożą legalnie, tylko jeszcze na dodatek wywożą gdzieś nielegalnie, w ciężarówkach, dorożkach, jakichś pochowanych miejscach. I szczególnie w ostatnim roku taką właśnie karierę wielką zrobiła taka infografika o nielegalnym odpływie kapitału, gdzie Polska jest przedstawiona na drugim miejscu w Europie, bodajże na 17 na świecie. Przez tam jedną z partii, tam nieważne jaką, nawet chyba, ojej, nie wyciągnę. Ale to jest teza, która była, że tak powiem, wielbiona nie tylko przez akurat tą jedną partię, która się pojawiła. O, przepraszam, tak, to nie jest partia, tak. Ale była partia, czy były partie, które właśnie bardzo lubiły pokazywać tą infografikę i tłumaczyć. Polska to jest właśnie taka kolonia, z której po cichu się wysysa kapitał. Jest to rekordowy odpływ.
A tymczasem, kiedy się pochylimy troszeczkę nad tym i przeanalizujemy dokładnie, jaka to jest suma, skąd ona się bierze, to cała teza o tym, że to jest nielegalny odpływ i że jest rekordowy w przypadku Polski, cała teza się całkowicie sypie. To jest niestety takie bardzo charakterystyczne dla polskiej debaty. To się teraz produkuje infografiki, które mają właśnie wywołać emocje w człowieku. Taka internetyzacja życia, która w każdą sferę naszego życia wkracza, żeby po prostu dostarczyć bodźca i emocji krótkookresowego, jak najszybszego, a bez jakiejś głębszej refleksji. I to jest tego idealny przykład, że mamy jakieś pewne hasło rzucone, a tymczasem niewiele osób tak naprawdę się wgłębia, skąd ta kwota się bierze, jaka jest metodologia wyliczania tej kwoty. Kwota bierze się z raportu GFI, Global Financial Integrity, który cały to raport w zasadzie składa się z półprawd i błędów. Ja tutaj się skupię na trzech rzeczach. Po pierwsze, w tym raporcie uwzględnia się tylko niektóre kraje europejskie. Pomija się na przykład rozwinięte kraje. I nawet w przypadku krajów rozwijających się, nadganiających, bierze się pod uwagę tylko niektóre z tych krajów. Na przykład nie uwzględnione były Czechy, a uwzględniona była Polska. Tak jest jakaś arbitralna granica została przyjęta PKB per capita i w zasadzie na bazie tej granicy tworzy się pewną klasyfikację. Oczywiście można twierdzić, że skupiamy się tylko na krajach rozwijających się, w porządku, ale jednak no, to rozgraniczenie takie, które klasyfikuje Polskę, na przykład Czechów nie, no, jest trochę nie do końca sensowne. Ale z drugiej strony, jak robimy to rozgraniczenie, no, to trzeba zestawić te kraje rozwijające się na przykład z rozwiniętymi. No bo skoro ta statystyka jest rzeczywiście taka straszna i pokazuje ogromny odpływ nielegalnego kapitału, no to może dla porównania popatrzymy na świat rozwinięty i zobaczymy, że tam takie zjawisko nie występuje. Gdybyśmy to zrobili, to by się okazało, że tam to zjawisko występuje jeszcze bardziej. Więc to jest jeden problem, nieuwzględnianie pewnych krajów. I jak już siłą rzeczy wycinamy niektóre kraje, no to Polska wyżej się pojawia w tym miejscu rzekomo nielegalnego odpływu. Druga sprawa to jest zastosowanie porównania bezwzględnego zamiast względnego, co jest już karygodne. Kiedy na przykład rozmawiamy o deficycie budżetowym i powiemy, deficyt budżetowy w kraju jakimś tam wyniósł 20 miliardów dolarów. No to jest teza, która w zasadzie niewiele nam jeszcze mówi, czy to jest dużo, czy mało. Jeżeli to będzie, jeżeli to na przykład będą Czechy, to będzie bardzo dużo. Jeżeli to będą Stany Zjednoczone, to będzie niewiele. Jeżeli to będzie cała Unia Europejska i strefa euro, no to praktycznie co nic. Więc, znaczy jak dla kogo oczywiście, praktycznie co nic, 20 miliardów. Ale zawsze stosujemy porównanie jakieś względne. Na przykład, jeżeli analizujemy odpływ kapitału, no to trzeba wziąć pod uwagę, nie wiem, handel zagraniczny, ile to jest w stosunku do handlu zagranicznego, albo ile to jest w stosunku do przepływu kapitału legalnego, albo ile to jest na przykład w stosunku do PKB. I takie zastosowanie względne sprawia, że ta suma jakby nabiera jakiegoś sensu, tak? No bo inaczej analizujemy kraj bogaty 40-milionowy albo 60-milionowy bogaty kraj, a inaczej kraj kilkumilionowy, który jest biedny. No a trzecia najważniejsza sprawa w zasadzie, która się wiąże z tym raportem. Raport wcale tak naprawdę nie ukazuje przepływu kapitału czy przepływu kapitału nielegalnego, tylko pokazuje tak zwane saldo błędów i opuszczeń, czyli to saldo, o którym wspominał przed chwilą Marcin. I saldo błędów i opuszczeń to jest czysta księgowa pozycja, którą się wypełnia, żeby dwie strony bilansu, o którym mówił Marcin, się zamknęły. I to nie oznacza, że to jest nielegalny odpływ, to oznacza, że to jest jakaś zmiana w wartości, która nie została uwzględniona w transakcjach rejestrowanych przez państwo. Czyli jeżeli państwo nie było w stanie czegoś zarejestrować, to się pojawia w kategorii saldo błędów i opuszczeń. Ja rozumiem, że żyjemy w takich czasach, że jak państwo czegoś nie jest w stanie zarejestrować, to najwyraźniej to już jest nielegalne, no ale nie popadajmy w paranoję. Nie wszystko, czego państwo nie zdoła zarejestrować, nie oznacza, że jest, nie od razu staje się rzeczą nielegalną. Na przykład handel internetowy, kupujemy coś z zagranicy, na przykład jak idziemy na wakacje i wydajemy pieniądze, to są często rzeczy, których państwo nie jest w stanie namierzyć i uwzględnić w saldzie błędów i opuszczeń, chociaż Narodowy Bank Polski akurat stara się jakoś to uwzględniać w tych swoich badaniach. Niemniej jednak, świetny przykład, kilka lat temu okazało się, że w statystykach GUS-owskich nie został uwzględniony import używanych samochodów. I nagle saldo błędów i opuszczeń, jak uwzględniono import używanych samochodów, który tam wynosił sporo miliardów, to nagle to saldo błędów i opuszczeń zmalało o 40%, tak nagle się zmniejszyło. Więc sam fakt występowania takiego salda jeszcze nie oznacza, że mamy do czynienia z czymś nielegalnym, szczególnie, że Polska jest w Unii Europejskiej, gdzie prawda, spora część handlu zagranicznego i przepływu kapitału jest jak najbardziej legalna i wiąże się ze swobodą przepływu. To jest po prostu problem statystyczny.
To takie trzy generalne problemy z tym raportem. No i tutaj troszeczkę nie do końca wyraźnie to widać, ale tutaj mamy tą metodę GFI zastosowaną do krajów Europy, wszystkich, a konkretnie do Unii Europejskiej, przepraszam, to są kraje Unii Europejskiej. Polska, która rzekomo była tutaj najgorsza, tak? Gdy popatrzymy na te kraje, które są przed nią, to są kraje, które są nieuwzględnione w raporcie, bo to są kraje rozwinięte podobno, tak? I tak, gdyby popatrzeć na całą Unię, to by się okazało, że Polska jest wyprzedzona przez Włochy, przez Szwecję, przez Francję, Norwegię, Finlandię, Wielką Brytanię. W ogóle kraje skandynawskie to są sponsorami tego GFI, więc można by się zastanawiać, dlaczego, znaczy nie kraje, tylko częściowo rządy tych krajów, bodajże Szwecji i Norwegii, jeśli dobrze pamiętam, sponsorują częściowo ten raport GFI, więc może, nie wiem, sobie zażyczyły, żeby tam nie zamieszczać krajów rozwiniętych, żeby tylko rozwijających zamieścić. No ale jest to pewien problem, tak, że popatrzymy na ten nominalny odpływ, to takie kraje, no nie takie straszne, no Włochy, no to może nam się z mafią kojarzą, ale Szwecja, Francja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania wyprzedzone zostają przez Polskę i Polska nagle znajduje się na 7. miejscu. Kraje na niebiesko to są właśnie te kraje, które zostały pominięte w tym raporcie. Metodologia jest identyczna, czyli po prostu wziąłem, a w zasadzie wzięliśmy, bo w trójkę razem nad tym zagadnieniem pracowaliśmy. Wzięliśmy po prostu z bilansu płatniczego saldo błędów i opuszczeń i zamieściliśmy je na regresie. I tak to mniej więcej wygląda, że Polska nagle jest wyprzedzona w tym rzekomo nielegalnym odpływie przez Włochy, Szwecję, Francję, Norwegię, Finlandię, Wielką Brytanię. A druga sprawa, no już jeszcze bardziej sensowny krok, porównaliśmy to saldo do czegoś konkretnego ekonomicznie, co jest zależne od wielkości ekonomicznej kraju, do PKB. I wtedy, gdy zrobimy takie relatywne porównanie, to okazuje się, że Polska jest na 11. miejscu. Jest wyprzedzona przez Islandię, tutaj w ogóle spektakularne, prawda? Kraj, który w dużej mierze zależy od handlu zagranicznego i przepływu kapitału. Mamy Islandię, Chorwację, Finlandię, Szwecję, Irlandię, Norwegię, Bułgarię, Danię, Słowację i Węgry. Nawet Budapeszt nas wyprzedza, tak? I tutaj znajdujemy się na 11. miejscu. No to pokazuje, że jak bardzo selektywny jest ten raport, że po pierwsze skupia się tylko na niektórych krajach, po drugie stosuje wartość bezwzględną, która sprawia, że właśnie Polska dlatego jest wysoko w tym raporcie. Więc są pewne problemy metodologiczne, ale największy problem, tak jak mówię, wynika z tego, że samo saldo błędów i opuszczeń to jest tylko saldo w bilansie i ono nie ma żadnych powodów, żeby uważać, że to automatycznie jest coś nielegalnego, że to jest automatycznie nielegalny, jakiś rekordowy odpływ kapitału z Polski i z Polski wysysa się kapitał nie tylko legalnie, ale jeszcze na dodatek nielegalnie. Przekazuję. Teraz mamy tweeta z tego samego konta, co poprzednio. I tutaj mamy kolejną coś za infografiki, mianowicie wedle badania Bisnode 500 największych polskich firm zapłaciło w latach 2011-2013 22,4 miliarda podatku CIT, podczas gdy 500 największych zagranicznych firm, które działają w Polsce, zapłaciło tego podatku 9,5 miliarda, co obecnie pan poseł wtedy jeszcze nie skonkludował, że jest to neokolonializm w czystej postaci. Tak, mam 500 największych polskich firm, 500 największych zagranicznych, badamy, jaki zapłaciły w Polsce podatek. Z tym, że i tu jeszcze to jest ze strony firmy Bisnode, która ten raport przygotowała, jeszcze jeden wykres, żeby zobrazować to, jaka jest różnica właśnie w tych płaconych podatkach, żeby przyrównać to do czegoś bardziej konkretnego ekonomicznie, to zrobiono też porównanie, jaki procent przychodów jest płacony jako podatek CIT. I znowu też te 500 największych polskich firm, 500 największych zagranicznych działających w Polsce. I tutaj też widać, że te polskie firmy, czyli na niebiesko zaznaczone, płacą wedle tego badania większy procent przychodu jako podatek CIT, z tym, że już proszę tutaj zauważyć, że tak na pierwszy rzut oka wygląda, że ta różnica się z czasem zwiększa, z tym, że mamy tutaj odwróconą chronologię, tak? 2013 rok mamy najbliżej
osi, a dalej mamy lata starsze, tak? Więc jakby zamiast pokazać konwergencję, że te różnice się zmniejszają, to ten wykres zrobiono tak, żeby na pierwszy rzut oka wydawało się, że te różnice się powiększają. Z tym, że z tym badaniem jest kilka zasadniczych problemów. Mianowicie porównujemy firmy o różnej wielkości, tak? To, że 500 firm największych polskich jest akurat większych niż 500 zagranicznych firm, które działają w Polsce, może niektórych szokować, jako że polskich firm nie ma. No natomiast tak jest, że 500 największych polskich firm, akurat jest większych i akurat płaci większy podatek niż 500 firm zagranicznych. Tak? Jeśli weźmiemy 500 największych firm z Mazowsza i 500 największych firm z Dolnego Śląska, no to też wyjdzie nam, że firmy z Dolnego Śląska płacą mniej podatku niż firmy z Mazowieckiego, co wcale nie oznacza, że Dolny Śląsk kolonizuje Mazowsze, tak? A to, tego rodzaju rozumowanie musiałoby nastąpić. Po drugie, w tym badaniu jakimś dziwnym trafem nie uwzględniono sektora finansowego. Jest tam taki malutki przypisik, że nie wzięto pod uwagę banków i sektora finansowego. No, a akurat tak się składa, że banki to najwięksi płatnicy CIT w Polsce i z 30 miliardów CIT-u, które w Polsce są rocznie płacone, banki płacą 4 miliardy, a do tego 60% aktywów banków w Polsce należy do banków kontrolowanych przez spółki zagraniczne. Tak więc gdybyśmy tylko na przykład uwzględnili banki w tych 500 największych firmach, to różnica by nam się zmniejszyła, więc trochę gorzej by wyglądało na grafice pana posła. Co kolejne można by uznać za wadę takiego badania, to jest to, że porównuje spółki Skarbu Państwa ze spółkami prywatnymi. No, największym płatnikiem CIT w Polsce jest KGHM. No i taka spółka, która jest kontrolowana przez Skarb Państwa, niekoniecznie dba o to, żeby dbać o interesy swoich akcjonariuszy, tylko może realizować inne różne cele, na przykład właśnie dostarczać środki do budżetu, więc może mieć, że tak powiem, zadane wykazywanie dużych wielkości podatku i zakaz optymalizowania w jakikolwiek sposób swoich podatków. Po to właśnie, żeby politycy, czyli ci, którzy wybierają władzę KGHM-u, mieli więcej pieniędzy. Tak natomiast spółki prywatne, czy to polskie, czy zagraniczne, jest normalnie, że na podatkach próbują oszczędzać. I jeszcze a propos tego drugiego wykresu porównującego CIT z przychodami, no to generalnie jest to kiepski wskaźnik, bo wskaźnik rentowności sprzedaży nie mówi wiele o tym, jak bardzo efektywna jest jakaś firma i on się bardzo różni między branżami, tak? I w handlu detalicznym to może być 1-2%, natomiast w jakichś przedsiębiorstwach przemysłowych to może być często kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. W związku z czym, jeśli na przykład by tak wyszło, że inwestycje zagraniczne w Polsce są lokowane na przykład w handel detaliczny, na przykład dyskonty, supermarkety, hipermarkety, to ogólnie wyszłoby, że ta marża na sprzedaży może być mniejsza, ale nie przez to, że ktoś unika opodatkowania, tylko przez to, że akurat w tych branżach generalnie marże są mniejsze. Natomiast, żeby było ciekawiej, to Główny Urząd Statystyczny publikuje dużo bardziej systematyczne dane niż badanie 500 arbitralnie wybranych największych firm. Mianowicie jest takie badanie jak działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce i najnowsze dotyczy roku 2013. I z tego badania kilka liczb wyciągnąłem, które się będą pojawiać na najbliższych slajdach. Na tym slajdzie widzimy, dotyczy firm, które zatrudniają przynajmniej 10 osób. I widzimy, że takich firm jest w Polsce 50 kilka tysięcy, z czego zagranicznych jest 8,5 tysiąca. I najpierw zobaczmy, jaki procent w ogóle wykazuje zysk, tak? Bo często słyszymy, że na przykład i tak 2/3 firm to nie wykazuje zysku, CIT-u nie płaci, że generalnie nie wiadomo, po co oni w Polsce funkcjonują. No natomiast widać, że mniej spółek zagranicznych wykazuje zysk, jakieś 71%, polskich 83%. Natomiast jakby to jeszcze nie musi szokować, tak? Bo jeśli ktoś przyjeżdża do kraju, buduje fabrykę,
rozwija działalność, to jest normalne, że na początku ma wysokie odpisy amortyzacyjne i zanim tą sobie bazę przychodów zbuduje, to jest możliwe, że przez kilka lat ponosi straty i może być jak najbardziej racjonalna, strategiczna decyzja. Tak na przykład jak polski wóz wchodzi do Polski, rozwija siatkę połączeń, kupuje autokary, to jest normalne, że przez kilka lat może być nierentowny. Tak? Wręcz tam chyba nawet było, że po dwóch latach okazało się, że jest rentowny, to zarząd firmy był zszokowany, że to tak szybko się udało zrobić. Kolejna statystyka z tego badania GUS-u. I tutaj weźmy ten ulubiony wskaźnik biznot, czyli zysk do przychodu i za chwilę CIT do przychodu. No tutaj widzimy, że różnice robią się już niewielkie. Mianowicie zagraniczne spółki wykazują zysk na poziomie nieco ponad 4,1% przychodu, a spółki polskie 4,5%. No różnica nie jest jakaś szokująca. I następny. Natomiast ciekawi robi się, kiedy porównamy to do płaconego przez te spółki CIT-u. Generalnie zagraniczne spółki, te powyżej 10 osób, zapłaciły prawie 8 miliardów CIT-u w 2013 roku, te polskie powyżej 10 pracowników 11,5 miliarda. I jeśli przyrównamy to do zysku brutto, to okaże się, że wyższy efektywny CIT płacą akurat w tym roku spółki zagraniczne, bo prawie 16%, podczas gdy polskie poniżej 14%. Natomiast jak jeszcze spojrzymy, ile rzeczywiście podatku trafia z przychodów do budżetu, no to widzimy, że lekko, chociaż różnica jest naprawdę niewielka, lepiej, gorzej, to zależy jak kto patrzy. Wypadają spółki zagraniczne, które 66% przychodu oddają w podatku CIT, podczas gdy polskie 63%. Tak więc tutaj widzimy, że jakby ta grafika jest zbudowana pierwsza na tym, że arbitralnie wybiera się zakres CIT, natomiast przy jakimś szerszym spojrzeniu te rzekome różnice, które świadczą o czystym neokolonializmie, znikają. I jakby kolejny temat podobnego zakresu, czyli to, że nie to, że te spółki zagraniczne są niżej opodatkowane, ale że one nielegalnie unikają opodatkowania w Polsce. Robią to legalnie, ale w ogromnych ilościach. I tutaj są takie jakby dwie zasadnicze liczby, które ostatnio stały się popularne w debacie publicznej. Mianowicie, że ta luka CIT w podatku od osób prawnych to albo 46 miliardów złotych, albo 10 miliardów złotych. I tutaj kolejny świeżo wybrany poseł wspomina, że to jest artykuł niedawny z października tego roku. Dzisiaj nieliczne media przyniosły sensacyjne wiadomości świadczące o skali zrujnowania polskiego systemu wpływów podatkowych. Dowiedzieliśmy się, że zagraniczne przedsiębiorstwa płacą zaledwie około 1% w ramach podatku CIT do budżetu państwa. W całym 2014 roku było to około 359 milionów złotych. Przy tym cały wpływ z tego podatku przyniosły kasie państwa 29,7 miliarda złotych. Według raportu Unii Europejskiej utracone wpływy z podatku CIT mogą sięgać nawet 46 miliardów złotych. To jest ta ciekawa liczba, że te zagraniczne spółki płacą tylko 359 milionów złotych, gdzie przed chwilą pokazywaliśmy badania GUS-u, że jest to prawie 10 miliardów. No i była taka interpelacja posła Żalka i wiceminister finansów, pani Krylkowska tam odpowiedziała. On się pytał właśnie, ile CIT-u płacą spółki zagraniczne. Że tak się było spore nieporozumienie na łączach. I były jakieś różne różnice w definicjach. To później wyszło właśnie w artykule pana Szewczaka. Mianowicie minister Królikowska przedstawiała tylko spółki zagraniczne, czyli te, które nie mają w ogóle zarejestrowanych w Polsce siedzib. Tak? Czyli na przykład Biedronka, która jest kontrolowana przez kapitał zagraniczny, nie była wliczona do tych zagranicznych spółek. W związku z czym właśnie te 359 to tylko jakieś przedstawicielstwa firm zagranicznych, które w Polsce działają. Natomiast nie to, co się normalnie myśli. Tak? Te 359 milionów złotych to Biedronka i Litr razem wzięci płacą chyba więcej. Nie mówię o tym, że niektóre banki to ponad pół miliarda, zdaje się. Ale no, liczba dobrze wyglądała, więc trzeba było jej użyć w artykule.
Druga liczba, 46 miliardów złotych. Ta jest ciekawsza. Ona trafiła nawet na pierwszą stronę Gazety Wyborczej pewnego dnia i odwołuje się do raportu Komisji Europejskiej. Z tym, że jakby ten raport nie został nigdzie opublikowany. Żeby było śmieszniej, w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej, gdzie to było podane, jest link podany do jakiegoś raportu Komisji Europejskiej, z tym, że tam nie ma ani słowa o luce w podatku CIT. Są jakieś wyliczenia co do luki w podatku VAT. No natomiast istnieje z niewiadomych przyczyn ta liczba 46 miliardów i ona się utrzymuje jakoś, jest wyjątkowo żywotna. Natomiast ta liczba jest wysoce niewiarygodna. Tak? Jakby nie możemy odnieść się do metodologii tego, jak ta liczba powstała, bo te badania nie zostały upublicznione. Natomiast możemy powiedzieć, że jest to wysoce podejrzane. Mianowicie mówimy o ubytku podatku, tak? Czyli 19% z zysku, że tego podatku brakuje 46 miliardów. A to by znaczyło, że w Polsce ukrywa się ponad 240 miliardów zysku. W tym badaniu GUS-owskim, które przed chwilą pokazywałem, powiedział, że te największe spółki mają zyski rzędu 130 miliardów. Czyli jakby jeszcze dwukrotnie większe zyski są gdzieś rzekomo w Polsce ukrywane. Tak, to by znaczyło więcej tyle, że polski PKB jest tak naprawdę wyższy o 15%, tylko spółki to jakoś sprytnie księgują, tak żeby to nasze PKB na złość zaniżyć. I tutaj podatków nie płaci, mam taki wysoki 19% CIT. I jak to rzekomo robią te spółki? Mianowicie rzekomo robią to mechanizmem cen transferowych. Tak? Czyli mamy spółki powiązane kapitałowo, mamy na przykład spółkę na Cyprze, gdzie jest niższy CIT, i ta spółka sprzedaje jakieś fikcyjne usługi lub prawdziwe usługi, ale po zawyżonej cenie spółce polskiej, przez co polska spółka ma koszt i ten jakby zysk jest transferowany do spółki cypryjskiej. I no, skoro brakuje nam 240 miliardów złotych zysku, no to te 240 miliardów złotych trzeba jakoś wyimportować, tak to nazwijmy. A w ogóle cały polski import w 2013 roku wyniósł około 800 miliardów. Import towarów i usług razem wzięty. To by znaczyło, że 30% polskiego importu to są jakieś fikcyjne transakcje lub transakcje zawyżone. A jakoś musimy kupić przecież ten gaz i ropę od Rosjan. Jakieś tam kupujemy podróże w zagranicznych sieciach lotniczych. Jak patrzymy na rzeczy, które mamy na biurku, to większość jest made in China, no coś kupujemy z tej zagranicy. I nagle teza o tym, że 30% wykazywanego handlu zagranicznego jest jakimś wielkim oszustwem, wydaje się sprzeczna z jakimkolwiek zdrowym rozsądkiem. To jeszcze druga liczba, 10 miliardów złotych. Ta liczba została podana w raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, to raport zatytułowany Znikający miliard. I tam oszacowano ten ubytek CIT-u na 10 miliardów złotych w skali roku. Jak to zrobiono? Wzięto jedne badania dotyczące Stanów Zjednoczonych, gdzie w jakimś artykule ktoś określił, że luka CIT w Stanach Zjednoczonych to około 25% wpływów. I tak sobie właśnie wzięli, ekstrapolowali te dane z jednego artykułu z USA na realia polskie i z stosunkowej procent wyszło im właśnie, że w Polsce brakuje 10 miliardów złotych CIT-u. Z tym, że jakby są inne badania, tak? Ten artykuł, na który oni się powołują, jest jedynym, który w literaturze istnieje. I generalnie badania cytowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazują na to, że w państwach rozwiniętych ten ubytek CIT-u można szacować na 5% wpływów, w państwach rozwijających się czy słabo rozwiniętych to tam dochodzi do 13%, co w Polsce kazałoby te szacunki kilkukrotnie zaniżyć. Tak? To byłoby tam od 2 do 5 miliardów może, tak? Ale na pewno nie 10. Poza tym jakby autorzy tego raportu nie wskazują, też piszą o cenach transferowych, tak dla jasności, natomiast nie podają, gdzie to geograficznie ma uciekać. Piszą tylko, że to wymaga jeszcze dalszych badań i nad tym się będą pochylać w przyszłości, ale podają jako jedyny przykład właśnie przykład Cypru, który ja już wspomniałem wcześniej. Jeśli spojrzymy na statystyki handlu zagranicznego Polski z Cyprem, to
to okaże się, że import usług z Cypru w całym 2013 roku wyniósł 1,6 miliarda złotych. Tak więc nawet gdybyśmy uznali, że wszystkie te usługi są fikcyjne i to wszystko jest jeden wielkie oszustwo, że na Cyprze nic produktywnego się nie robi, to i tak cały czas to jest 1,6 miliarda z 50 miliardów złotych fikcyjnego handlu, który oni chcą znaleźć, ledwie 3%, tak? Więc jakby nie bardzo wiadomo, dokąd to ma odpływać, tak? Bo chyba zaraz będzie musiał odpływać do krajów, gdzie jest wyższy podatek CIT, jak patrzymy właśnie na statystykę importu polskich usług. Bo ten import usług do Polski to jest trochę ponad 100 miliardów złotych rocznie, z czego połowa to są podróże i hotele. To są jakby wydatki, które myślę, że trudno akurat fabrykować. Natomiast te, nazwijmy to, podejrzane wydatki, czyli to na doradztwo prawne, konsulting czy inne takie jakieś abstrakcyjne rzeczy, na pewno nikomu niepotrzebne, to jest około 30 miliardów złotych w skali roku. Więc przyjmując najbardziej absurdalne założenie, że wszystkie te transakcje są fikcyjne i nic z nich nie jest prawdziwą usługą, to maksymalnie tak wtedy mielibyśmy lukę w CIT na poziomie niecałych 6 miliardów złotych. Natomiast jeśli to urealnimy, pomyślimy o tym, że usługi konsultingowe czy doradztwo prawne się czasami przydają, no to wszelkie te szacunki nasze, tym ile tego CIT rzeczywiście może brakować i być wywożone przez te ceny transferowe, to musielibyśmy jeszcze tę liczbę 6 miliardów kilkukrotnie podzielić. No więc taki mój generalny wniosek jest to, że te szacunki zarówno rzekomego raportu Komisji Europejskiej, jak i Klubu Jagiellońskiego, no nie są spójne z danymi empirycznymi o polskim handlu zagranicznym. Kolejna taka teza, która się pojawia, dotycząca rozwoju, transformacji polskiej gospodarki, to jest teza o tym, że Polska zbyt szybko otworzyła się na konkurencję z zagranicą, która się przewija w bardzo różnych miejscach. Taka teza się pojawia, wiąże się też z inną tezą o tak zwanym wygaszaniu polskiego przemysłu, to o tym będzie za chwilę. Ja natomiast teraz tylko skupię się na tej samej tezie o tym, że Polska zbyt szybko otworzyła się na konkurencję zagraniczną. Więc tutaj można zadać dwa pytania od razu. Pierwsze, czy rzeczywiście tak jest, że Polska się szybko otworzyła na konkurencję zagraniczną, na przykład w porównaniu do krajów regionu albo krajów, które były w podobnej sytuacji, czyli przeprowadzały transformację gospodarczą. No a druga teza, już bardziej z realiów teorii ekonomii, co to w ogóle znaczy zbyt szybko się otworzyć na konkurencję zagraniczną? Czy w ogóle można się otworzyć zbyt szybko? Czy przypadkiem nie jest tak, że można się otwierać tylko wolno, bardzo wolno albo jeszcze bardziej wolno? Mianowicie, jak popatrzymy sobie na takie, trochę widoczne, w miarę widoczne, tak? Popatrzymy sobie na wskaźnik Trade Freedom, który jest elementem wskaźnika Heritage Foundation. Najwcześniej, jaki udało mi się znaleźć, to jest za 1995 rok. Mamy tutaj, ten wskaźnik jest od 0 do 100 i on obrazuje, przy 0 to oznacza zamkniętą gospodarkę, autarkiczną, skrajną, a przy 100 oznacza gospodarkę w całości otwartą, praktycznie nie mającą żadnych regulacji, jeśli chodzi o handel międzynarodowy. I tutaj możemy sobie popatrzeć, że Polska zajmuje 21 miejsce na 24 kraje notowane w tamtym momencie w Europie. Część z tych, niektórych krajów jak widać nie ma na przykład kraju, nie ma na przykład Łotwy, jeśli chodzi o porównanie do krajów transformacyjnych, to nie ma Łotwy i Słowenii, z tego co widzę. No ale na tle tamtych krajów pozostałych, to Polska wypada w zasadzie najgorzej, tak? Bo wśród tych 24 notowanych krajów, to Ukraina, Rosja i Mołdawia są za Polską, jeśli chodzi o stopień otwarcia na handel zagraniczny. Natomiast Polska jest wyprzedzana znowu przez Budapeszt, wyraźnie wyprzedzana przez Bułgarię, Słowację, Czechy, Estonię, no i Rumunię, tak? Jak możemy zobaczyć, numer jeden to jest Austria, która jakoś tak troszeczkę się wybiła, zapewne jakimiś regulacjami, jeszcze zmniejszającymi handel, bo to Unia jeszcze widocznie nie była w pełni zunifikowana, albo był jakiś proces przejściowy. Natomiast generalnie widzicie Państwo, że Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania to praktycznie jest ten sam wskaźnik, no bo to jest już, prawda, Unia Europejska. Szwecja jakimś cudem jest tutaj o parę dziesiątych z tyłu, to też może wynikać z tego, że jakaś tam regulacja przejściowa jeszcze w tamtym czasie obowiązywała.
No niemniej jednak no, trudno powiedzieć, żeby to zbyt szybkie otwarcie na konkurencję za granicą rzeczywiście było widoczne w Polsce, gdy popatrzymy na podobne kraje, które też były krajami transformacyjnymi. Polska jest trochę za Węgrami i zdecydowanie za Bułgarią, Republiką Czeskosłowacją, Estonią i Rumunią. No i teraz tak, więc Polska po pierwsze nie otwierała się szybciej na zagranicę niż inne kraje, to jest jedna teza. Natomiast druga, właśnie ta druga rzecz, na chciałem zwrócić uwagę, bardziej dotycząca teorii ekonomii. W zasadzie otwarcie się na handel zagraniczny, nawet jednostronne, jest krokiem tak naprawdę naprzód, który sprzyja ogólnie gospodarce. Jak ktoś jest zainteresowany, jest taka publikacja Jagdisha Bhatiego, Going Alone, w której są właśnie studia empiryczne pokazujące kraje, które decydowały się nie na obustronne redukcje ceł, tylko tak naprawdę nawet jednostronne redukcje ceł. Rzeczywiście świetnie jest redukować cła, gdy kraje obydwa naraz się porozumiewają, obniżamy razem cła, ale to jest krok opłacany nawet jeśli jeden kraj tylko obniża cła na produkty z innego kraju. Dlaczego? Dlatego, że handel pozwala importowanie dóbr i usług tak naprawdę. To jest w zasadzie korzystanie, działa tak jak korzystanie z innowacji, tak? Bo jeżeli coś importujemy, jeżeli decydujemy się na importowanie czegoś z zagranicy, to oznacza, że albo importujemy to dlatego, że jest tańsze, albo importujemy to dlatego, że jest lepsze po prostu, tak? Jeżeli decydujemy się na import czegoś z zagranicy, albo coś, czego nie ma w kraju. Więc, czyli coś, co jest lepsze tak naprawdę, bo lepsze, bo coś, co jest, jest lepsze od niczego, tak? Więc zawsze obowiązuje zasada jakości, albo zasada cenowa, zasada ilości. I to działa tak jak korzystanie z innowacji, tak jak wymyślenie czegoś, co pozwala oszczędzać pracę, tak jak wymyślenie maszyny jakiejś, która usprawnia produkcję, tak jak wymyślenie nowego sposobu zarządzania kadrami w firmie, tak jak wymyślenie na przykład sklepu wielkopowierzchniowego, w którym umieszczamy dużo produktów i pozwalamy bardzo szybko zrobić zakupy, to też jest jakaś innowacja, tak? To jest usprawnienie procesu produkcyjnego i generalnie jest to rzecz, która sprzyja zawsze produkcji i powoduje, że produkcja w kraju może być bardziej efektywna, albo tańsza, albo bardziej wydajna, bardziej korzystna generalnie dla konsumentów. Natomiast ta teza o tym, że trzeba zamykać gospodarkę, bo na przykład trzeba chronić miejsca pracy, to jest też takie zaklęcie, które się często pojawia. Tak? O, Polska nie powinna się otwierać na konkurencję z zagranicą, no bo trzeba chronić miejsca pracy. No dobrze, trzeba chronić miejsca pracy, ale pytanie za jaką cenę? Tak, jaka jest cena? To znaczy, co my zyskujemy? Chronimy miejsce pracy, ale jaka jest opłata? Co musimy oddać za to, żeby te miejsca pracy chronić? Generalnie gospodarka rynkowa ma to do siebie, że ona nie chroni miejsc pracy, tylko ona likwiduje miejsca pracy. Dlatego, że pozwala tworzyć jak najwięcej, jak najszybciej, jak najtaniej i jak najmniejszym nakładem pracy. To jest historia rozwoju generalnie gospodarczego ostatnich 200 lat, że jesteśmy w stanie zmniejszać czas pracy potrzebny do wytworzenia produktu i zmniejszać ilość ludzi potrzebnych do wytworzenia produktu. I kiedy ktoś stawia tezę, na przykład, że FSO powinno produkować dalej polonezę, dlaczego mamy sprowadzać, tak powiedzmy, w latach 90. takie tezy się pojawiały, nawet próbowano ukrócić import używanych samochodów w latach 90. w Polsce, że gdzie tu będziemy sprowadzać jakieś 5-6-letnie używane samochody, czy nawet puknięte samochody niemieckich producentów, jak możemy tutaj świeżutkiego, pięknego Poloneza rewelacyjnego sprzedawać i Polacy powinni ten samochód kupować, tak? Produkcja takiego samochodu, na przykład produkowanie nowego samochodu w tej chwili, to jest kwota rzędu 1 miliarda dolarów. I to stosując technologie jeszcze samochodowe z wcześniejszych modeli. Jeśli chcemy prowadzić model bardziej innowacyjny, to kilkukrotnie trzeba przemnożyć. Na przykład 5, nawet 6 miliardów dolarów trzeba zainwestować, żeby wymyślić nowy samochód, który na przykład będzie mieć nowe systemy bezpieczeństwa, który będzie mieć poduszki, których oczywiście w Polonezie były poduszki, ale one nie miały związku z wypadkami, tylko to poduszki, prawda, takie po prostu kanapowe, co najwyżej mogło się tam znaleźć. Więc systemy bezpieczeństwa, generalnie usprawnione hamulce, szybsze samochody, lepiej wyciszone, sprawny układ kierowniczy, lepiej trzymający się jezdni, etc. I to są wszystko czynniki, które wymagają ogromnych nakładów. I teraz, kiedy ktoś mówi, mamy chronić miejsca pracy, to pytanie za jaką cenę? Czy na przykład ktoś jest w ogóle w stanie taką inwestycję przeprowadzić inny niż wielka korporacja,
która posiada ogromne środki na to, jak na przykład jak Volkswagen, świetnie w ogóle potrafiąca inwestować w technologie informatyczne związane z silnikami, jak w ostatnim czasie dowiedzieliśmy. Tak, czy ktoś w stanie, czy w Polsce na przykład państwo, czy jakiś kapitał polski w ogóle byłby w stanie wyłożyć takie środki, czy raczej by to oznaczało po prostu klęskę, nawet po pewnym czasie ochrony, tak? Więc pytanie, jaka cena? I kiedy rzucamy pytanie o cenę, to takie kalkulacje się nie pojawiają, tylko raczej się pojawia teza polityczna, tak jak ostatnio z kopalniami. Jest źle, trzeba zwiększyć dotacje, będzie dobrze, tak? Jest źle w stoczni, trzeba dać dotacje, będzie dobrze, tak? A potem okazuje się, że Komisja Europejska każe cofnąć i występuje bankructwo, bo jednak ta pomoc publiczna była nieprzemyślana, tak? Więc można powiedzieć, że taki argument o przemyśle raczkującym często się zmienia w argument o przemyśle starzejącym się. No, najpierw to jest przemysł raczkujący się, no a potem już mamy ten przemysł, już tyle z nami jest, on jest taki, tradycja, prawda, długie lata go utrzymywaliśmy, no to dlaczego go nie utrzymać dalej? No to żal, prawda, doprowadzić do zamknięcia takiego przemysłu, a gospodarka rynkowa ma to do siebie, że naprawdę można odnosić sukcesy, mieć dobry produkt. Przykładów mamy mnóstwo, tak? Chociażby niedawna sytuacja z Nokią, tak? Kiedyś wielka, innowacyjna, wspaniała firma, to co, nagłe zmiany na rynku, tak szybki postęp w innowacjach, że nagle wielka firma nagle znika, tak? Przestaje się liczyć na rynku w ciągu kilku lat z powodu jakiejś tam zmiany. I to samo mogłoby się dziać z każdym przemysłem, więc jest całkowicie naturalne z jednej strony to, że niektóre gałęzie przemysłu mogą być wygaszane, bo po prostu jest to nieopłacalne. I tak się nawet może dziać z takimi gałęziami, które ogromny sukces odnosiły wcześniej, ale następuje jakaś zmiana i ten sukces znika. I firma, która istniała kilkanaście, kilkadziesiąt albo nawet kilka tysięcy, czy to było kilkaset, ta najsłynniejsza, taka firma słynna japońska, tak, która ponad tysiąc lat istniała, ponad tysiąc lat istniała firma w Japonii, która trwa kilka lat temu chyba, jeśli dobrze pamiętam, tak, więc przy kryzysie finansowym pewnie kłopoty z opcjami. Dobrze, to dziękuję, przekazuję dalej. I kłopoty z opcjami walutowymi tylko w Polsce. Tak. Tu Japonia nie jest kolonizowana, to nie było takich problemów. Tak, Polska powinna rozwijać się krajowym kapitałem, żeby, a nie opcją, to tak komplementarnie do tego, co Mateusz mówił. I tu jest, jak w słynnej książce Witolda Bieruna, Patologia transformacji, którą przeczytałem całą. Dziękuję. Zaczęło mi się tego robić, tak, dzięki temu, że ja to zrobiłem. Więc tak, znowu fragment, zaczęło się od opisu Burundi, w którym tam siedział jako kolonizator, bo siedział jako kolonizator od ramienia ONZ. Grał w tenisa, w miejscowym klubie tenisowym z innymi kolonizatorami. Jego żona grała w brydża, była czołową brydżystką świata frankofońskiego w Afryce. Tak, i tam dobry żywot miał, jak mu zaproponowano w 90 roku, że do Polski przyjechał pomóc w transformacji, to on powiedział, że ja jeszcze mam kontrakt przez rok, więc nie przyjadę. I, no i teraz krytykuję, mógł przyjechać. Chociaż może lepiej, że nie przyjechał. Więc tak, można więc powiedzieć, tak jak w trakcie dyskusji o rozwoju Polski, kiedy słyszy się, pojedź samochodem po Polsce i zobacz, jak kraj wygląda. Neokolonializm nie niszczy neoskolonizowanych krajów, tylko je wyzyskuje. Te kraje z przewagą własnej produkcji, przewagą własnego handlu miałyby nieporównanie wyższą skalę rozwoju. Oczywiście pod warunkiem, że nie byłoby zbrojnych zamachów stanu i olbrzymiej korupcji, ale to już inny problem. Tak, zacznę od korzyści inwestycji zagranicznych, zwłaszcza od bezpośrednich inwestycji zagranicznych, transfer know-how, obniżenie kosztu kapitału, wzrost wydajności pracy i w konsekwencji płac. Jeżeli chodzi o transfer know-how, bo to się często przed w bankach, jak na czym polega know-how w bankach, i takie przygotowałem właśnie tu jeden cytat podzielony na dwa fragmenty, jak było WBK sprywatyzowane, od 97 roku właścicielem był Arid Irish Bank, większościowym właścicielem, i jak to wyglądało oczami prezesa WBK współpraca z AIB. Więc współpraca była ułożona w zasadzie partnerstwa, nie przyjechali do Polski jako kolonizatorzy, o dziwo, lub jako właściciele, ale jako partnerzy, którzy uważają nas za część swojej grupy. Ponieważ AIB miał bardzo bogate doświadczenie w bankowości detalicznej i komercyjnej, bardzo dużo skorzystaliśmy właśnie w tej dziedzinie
Na moją prośbę przyjechał do Polski kilku najlepszych specjalistów od zarządzania ryzykiem i w znakomity sposób wspomogli na zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, stąd WBK miał najniższy odsetek złych kredytów w swoim portfelu ze wszystkich polskich banków, a jednocześnie rozwijał się i utrzymywał wysoki wzrost kapitału. Najwyższy w Polsce, trzeci w Europie Środkowo-Wschodniej w tamtym czasie, jeżeli chodzi o rentowność kapitału własnego. Tam jeszcze o WBK będzie trochę później, jak będzie o prywatyzacji banków. I dalej, współpraca WBK z AIB przebiega na trzech obszarach. Po pierwsze, do nas przyjeżdżają fachowcy, którzy pokazują sprawdzone rozwiązania, dyskutują, adaptują do warunków Polski. Po drugie, nasi młodzi ludzie wyjeżdżają do Irlandii. I po trzecie, przyjmują trudne decyzje o publikowanych projektach, korzystamy z ekspertów, zagranicznych specjalistów. To ten know-how w bankach, tak naprawdę to jest bardzo ważna rzecz. Banki potrzebowały nowoczesnych sposobów zarządzania ryzykiem i ryzykiem tym związanym z samą działalnością bankową, ale też i na przykład z bezpieczeństwem danych. No ale o banka będzie jeszcze później. Teraz tak, jak wyglądało otwarcie się na zagraniczny, na obcy kapitał w dwóch krajach, które w tej chwili są, no, rozwijają się od tamtego czasu dynamicznie. Dwa wielkie kraje, więc jeszcze jest ten argument, że przy takiej sile roboczej wcale nie musiały się otwierać. Pierwsze Chiny, które gdzie w grudniu 1978 roku dokonano dekolektywizacji rolnictwa, uwolniono wymianę za granicą, pozwolono na inwestycje zagraniczne. Wartość inwestycji zagranicznych w Chinach w 2012 roku wynosiła ponad bilion dolarów. Mocno były Chiny skolonizowane już do tego czasu. A tak wyglądał wzrost w dolarach z 2000 roku. Właśnie zaczął się tutaj w tym momencie. Drugi kraj to są Indie, gdzie na początku lat 90. zniesiono skomplikowany system ograniczeń inwestycji zagranicznych i kontroli importu, a także pozwolono krajowym firmom na zapożyczanie się na rynkach międzynarodowych. Też tak wygląda rozwój od tego czasu. To jest bardzo ważne, że to były kraje o bardzo, bardzo ludne, więc w związku z tym no, nie ma tego argumentu, że nie mogły się rozwijać same, a mimo że się otwarły, albo może właśnie dlatego, że się otwarły, ten rozwój zaczął przebiegać inaczej, o wiele szybciej, wyszedł z wcześniejszego trendu, wybił się zdecydowanie. I tu jeszcze z tym fragmentem, który zacytowałem, jest taki jeden problem, że oczywiście pod warunkiem, że nie byłoby zbrojnych zamachów stanu i olbrzymiej korupcji, ale to już jest inny problem. I tu jest pytanie, czy to jest aby na pewno inny problem. Tak, tutaj jest takie badania, na przykład empiryczne, które pokazują, że istnieją mocne dowody na to, że korupcja jest wyższa w krajach stosujących protekcjonistyczną politykę handlową. To jest akurat protekcjonistyczna polityka handlowa, ale to samo się wiąże z inwestycjami zagranicznymi. Gdy jest ograniczenie inwestycji zagranicznych, trzeba specjalne pozwolenie mieć na inwestycje zagraniczne. To jest pole do korupcji. I tak samo, jeżeli chodzi o to, że kapitał obcy, wielki kapitał międzynarodowy jest krwiożerczy, ma wilczy charakter. Takie są właśnie fragmenty u profesora Kierzuna w książce. Dokładnie taki wilczy charakter wielkiego kapitału. Biorąc pod uwagę to, że na przykład w niektórych krajach afrykańskich są bogate złoża surowców, to gdy tak naprawdę ten obcy, krwiożerczy, wilczy kapitał nie ma dostępu do tych surowców, nie może czy wybudować kopalni, czy ich kupić, no to też można się spodziewać, że w jakiś sposób może prowadzić też, finansować zamachy stanu i zmianę władzy na taką, która by była bardziej otwarta. Czyli pewna korelacja na pewno istnieje, więc nie można powiedzieć, że to jest inny problem. To jest dokładnie problem wynikający w dużej mierze z protekcjonizmu i zamknięcia na inwestycje zagraniczne. Tutaj jeszcze taki przypadek, jak to wygląda transfer know-how, jak się kończy poleganie na własnych siłach zamiast na kapitale obcym. Tutaj Jerzy Żyński w niedawnej rozmowie z Polską Agencją Prasową, poseł Jerzy Żyński, profesor ekonomii, powiedział tak, w jednej z moich prac naukowych pokazałem, że to zniekształcenie ceny daje skutki inne w przypadku towaru o tak zwanym elastycznym popycie, popycie nieelastycznym. Elastyczny popyt to taki, który gwałtownie spada po podwyższeniu ceny.
na tym wysoki VAT bardziej zniszczące popyt na produkty o elastycznym popycie. I tak jak ktoś miał już podstawowy kurs w mikroekonomii, to zauważy, że istnieje pewne pomieszanie popytu z wielkością popytu. Natomiast jeżeli chodzi o to samo, to co Jerzy Żyliński pokazał, no powiedzmy no w 2010 roku, bo to nie zakładam, że to w tym roku pokazał, to pokazać 5 lat wcześniej, to można przeczytać w każdym podręczniku. Tak? Im bardziej stroma jest krzywa popytu, im bardziej nieelastyczny jest popyt, tym mniej podatek wpływa na spadek ilości sprzedanych dóbr. Więc jakby po prostu skorzystał, zaimportował kapitał, zaimportował know-how, kupił podręcznik, przeczytał, to by nie musiał tego odkrywać od nowa i pokazywać, bo po prostu się dowiedział. I jak widzimy, tak, samo autorstwo tej idei przypisuje się Alfredowi Marshallowi, reprezentującemu kapitał brytyjski w 1879 roku, ale ślady tej koncepcji można znaleźć już u Cournota w 1838 roku finansowanego przez kapitał francuski. Czyli to jest opóźnienie o no, ponad 100 lat, tak, w tym przypadku. Dobrze, to teraz zrobimy krótką przerwę, może 10 po 6. Zapraszamy na kolejną część. Pozwolę sobie zacząć kolejną część. Tym razem przechodzimy do kwestii bankowości. Pierwsza teza związana z bankami brzmi następująco. Banki ograniczają finansowanie dla polskich przedsiębiorstw, bo dbają o interesy w krajach macierzystych. I tutaj, przepraszam, trochę przydługi cytat, ale myślę, że dość charakterystyczny. Autor, pan Igor Jankę, tak napisał w Rzeczpospolitej w grudniu 2011 roku. Kiedy pojawiają się kłopoty, zagraniczni inwestorzy kierują się zasadą bliższa ciału koszula, a nie jest nią zwykle placówka położona gdzieś w środkowej Europie. Banki w zdecydowanej większości należą do właścicieli pochodzących z innych państw niż Polska. Czy jest w tym jakiś problem? Kryzys pokazał, że może być. Kiedy szefowie największych państw dzwonili do szefów swoich narodowych banków, by ustalać z nimi strategię działania, Donald Tusk nie miał do kogo dzwonić. Decyzje w sprawie strategii działania największych banków w Polsce w tym niezwykle trudnym momencie zapadały daleko od Warszawy. Zarządzanie ryzykiem kredytowym czy inwestycyjnym w większości banków odbywa się poza Polską. Powoduje to przeniesienie kosztów ryzyka ponoszonego w innych miejscach na banki w Polsce i ograniczenie możliwości kredytowania istotnych i ważnych dla przyszłości polskiej gospodarki rodzajów działalności. Na początek kilka takich faktów o polskim sektorze bankowym. Tak, jest prawdą, że kapitał zagraniczny dominuje w polskim sektorze bankowym. Tutaj mamy wykresy z raportu o sytuacji banków w 2014 roku autorstwa Komisji Nadzoru Finansowego. I na pierwszym wykresie widzimy udział w aktywach sektora banków kontrolowanych przez kapitał zagraniczny, czyli ta górna linia, i banków kontrolowanych przez krajowych inwestorów, ta dolna, żółta linia. I widzimy, że od roku, między rokiem 2000 a 2010, ten udział kapitału zagranicznego oscylował około 70%, ostatnio zmalał do nieco więcej niż 61%. Banki krajowe przez długi czas kontrolowały około 30% aktywów, ostatnio jest to już prawie 40%. Tak, to się dzieje w związku z przejęciami, bo na przykład bank PKO, mniejsze banki zagraniczne przejmował, jak również z rozwojem polskich banków, na przykład już we Wrocławiu jesteśmy, to z grupy kontrolowanej przez Leszka Czarneckiego z Getin Holding, które dynamicznie się rozwijają i zabierają trochę rynku tym bankom zagranicznym. I na drugim wykresie widzimy najważniejszych zagranicznych inwestorów w sektorze bankowym. I na podium mamy Włochy, Niemcy i Hiszpanię. I właśnie chciałbym porównać to, jak właśnie w kryzysowych czasach, o których pisał pan Igor Jankę, jak działał sektor bankowy w Polsce z tym, co się działo we Włoszech i w Hiszpanii.
Więc najpierw widzimy te efekty tego, że Donald Tusk nie miał do kogo dzwonić. Mamy kredyty dla przedsiębiorstw w Polsce w milionach złotych od roku 2007 do najnowszych danych z września 2015 roku. I generalnie widzimy, że o ile przed kryzysem te kredyty dynamicznie rosły, to jakiś taki miały lokalny szczyt na przełomie 2008-2009 roku i wtedy z poziomu 230 miliardów spadły o jakieś 10% i spadały więcej do połowy roku 2010. No to można tłumaczyć wielorako, albo że właśnie że banki stosowały ostrzejszą politykę kredytową, albo też, że przedsiębiorstwa w momencie kryzysu nie mają zbyt wielu pomysłów inwestycyjnych i popyt na kredyt generalnie spada. Natomiast widzimy, że od 2010 roku to kredytowanie znowu wyraźnie rośnie. Obecnie sięgnęło już 300 miliardów złotych, tak? Czyli mamy poziom mniej więcej o 50% większy niż przed wybuchem kryzysu finansowego. I to, tylko jeszcze dodam, że tylko kredyty dla przedsiębiorstw, które bardziej się wahają, gdybyśmy uwzględnili też kredyty dla gospodarstw domowych, czyli pokazali jakby cały kredyt dla sektora prywatnego, to wyszłoby to tak, że w ogóle nie byłoby tego zmniejszenia kredytowania między początkiem 2009 roku a połową 2010 roku. Tam byłaby stagnacja i potem znowu dalszy wzrost, ale mówimy o tym, że banki nie chcą finansować rozwoju polskiej gospodarki, więc myślmy o kredytach dla przedsiębiorstw. Tutaj natomiast na tym slajdzie widzimy, co się działo z pożyczkami dla sektora prywatnego w Hiszpanii i we Włoszech. Ta niebieska linia to jest Włochy i tutaj jest skala po lewej stronie. Natomiast ta mniej widoczna, szara linia to kredyty dla sektora prywatnego w Hiszpanii i tutaj odpowiednia skala jest po prawej stronie tego wykresu. I też mamy ten sam lata od 2007 roku do najnowszych możliwych danych. Co widzimy? Jeśli patrzymy na Włochy, czyli na naszą niebieską kreskę, to widzimy, że sytuacja wyglądała bardzo podobnie do Polski. Tak? Mamy w 2009 roku szczyt, później lekki spadek o kilka procent do 2010 roku i od 2010 roku sobie rośnie. Z tym, że w roku 2012 nagle widzimy znaczne osłabienie poziomu kredytowania dla sektora prywatnego we Włoszech i ciągły spadek przez kolejne 3 lata i obecnie poziom kredytu dla sektora prywatnego we Włoszech jest mniej więcej gdzieś na poziomie tego, kiedy był na początku 2008 roku. Tak? W Polsce w tym samym czasie kredyt dla przedsiębiorstw wzrosło 50%, we Włoszech, tak, skąd jest Unicredit, który kontroluje bank PKO, mamy zero wzrostu kredytu dla sektora prywatnego. Inaczej sytuacja przedstawia się w Hiszpanii. W Hiszpanii szczyt kredytowania osiągnięto na przełomie 2008-2009 roku, natomiast od tamtej pory mamy jeden ciągły wielki spadek i od 2009 roku kredyty dla sektora prywatnego w Hiszpanii spadły mniej więcej o 40%. Z ponad 900 miliardów euro do nieco ponad 500 miliardów euro. W związku z czym, tak jak wiem, Hiszpania, trzeci co do wielkości inwestor na polskim rynku bankowym, następnym, w związku z czym jakby z danymi, które mamy, raczej spójna byłaby teza przeciwna. Tak, taka mianowicie, że banki zagraniczne w Polsce finansują swoją działalność kosztem działalności w krajach macierzystych. Tak? Bo w krajach macierzystych, we Włoszech, nie rośnie finansowanie sektora prywatnego, w Hiszpanii drastycznie maleje finansowanie sektora prywatnego, a w Polsce ono sobie stabilnie rośnie. W czasie kryzysu było lekkie spowolnienie, natomiast nie było ono drastyczne. Natomiast aż tak przewrotnej tezy bym się nie skłaniał. Zamiast tego myślę, że wystarczy powiedzieć to, że banki chcą zarabiać na tym, jak pożyczają pieniądze i pożyczają tylko wtedy, jeśli widzą szansę na to, że
te pieniądze odzyskają razem z odsetkami. W związku z czym, kiedy jest złe otoczenie gospodarcze, czy kiepskie otoczenie instytucjonalne, tak, w Hiszpanii mieliśmy kryzys od 2009 do 2012 roku, rosnące bezrobocie i tak dalej, więc to nie były dobre czasy do tego, żeby pożyczać. We Włoszech mamy kryzys zadłużenia publicznego, z którymi nie bardzo sobie są w stanie poradzić, przynajmniej od 5 lat, więc to kredytowanie dla gospodarki też tam nie rośnie. W dyskusji czasami pojawiają się pewne anegdotyczne przypadki. Najbardziej znany z nich to przypadek firmy Malma, która nie uzyskała przedłużenia kredytowania od banku PKO, czyli właśnie kontrolowanego przez włoski UniCredit. I później na jaw wyszło, że osoba z zarządu UniCredit miała osobiste powiązania z konkurentem Malmy i przypuszcza się, że z tego powodu właśnie ten kredyt nie został odnowiony i przez to niejako doprowadzono do bankructwa tej firmy. I oczywiście takie przypadki się mogą zdarzyć, z tym, że jakby to jakby nie świadczy o tym, że kapitał ma narodowość, bo taki był tytuł tego artykułu pana Jankiego, który na początku przytaczałem. Natomiast tutaj mieliśmy po prostu przykład z konfliktem interesów i zasady układu korporacyjnego w UniCredit były kiepsko zorganizowane, skoro potrafili doprowadzić do tego rodzaju sytuacji, że dopuścili do czegoś takiego, ale przypomnę, można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś w zarządzie banku PKO miałby jakieś osobiste udziały w polskim konkurencie Malmy i mogłoby dojść do czegoś takiego samego, tak? To niekoniecznie tutaj musi chodzić o narodowość. I oprócz tego jednego przypadku w zasadzie żadnych innych wiarygodnych sygnałów świadczących o tym, że te banki jakoś chcą dołować polską gospodarkę, nie znalazł. Kolejny temat. Banki sprywatyzowano za wielkość rocznego zysku. To tak trochę przyjaskrawione może, bo to w cytacie jest nie za wielkość rocznego zysku, tylko za 1,2/3 rocznego zysku. Tak, zagraniczne banki zarabiają w Polsce 15 miliardów złotych rocznie, a myśmy sprzedali wszystkie nasze banki za 25 miliardów, choć były warte 200 miliardów i dziś nie mamy bankowości, a to jak nie mieć broni idąc na front. Tą metaforę militarystyczną na koniec pominę. Nie będę się nią zajmował, aczkolwiek to świadczy trochę o pomieszaniu pojęć, bo jednak działania gospodarcze znacząco się różnią od działań wojennych. Teraz tak, pozornie rzeczywiście ta teza jest prawdziwa, tak? Znaczy według raportu o sytuacji ekonomicznej Banku Związku Banków Polskich zysk sektora bankowego za 2012 dlatego, że rozmowa z 2013, więc tak po prostu z tamtego okresu akurat wziąłem, żeby były najświeższe dane retrospektywnie. Wyniósł zysk 16 miliardów tam i 139 milionów. W innych raportach, bo w raporcie NBP było trochę więcej, ale to tam było 220 milionów końcówka. W każdym razie nie wiem skąd te różnice wynikają, ale to wszędzie jakieś mniej więcej 16 miliardów się pojawiało. No i na koniec 2012 roku kapitalizacja indeksu WIG Banki wynosiła 267,5 miliarda złotych. Kapitalizacja, czyli wartość rynkowa, czyli suma iloczynów ceny akcji i ilości akcji w obrocie. Teraz tak. Ważne, że oczywiście skład tego indeksu WIG Banki nie wchodził tylko banki sprywatyzowane, ale też banki niesprywatyzowane, jak PKO BP. I tam przez to odeszło 40 miliardów. Weszło też skład tego indeksu UniCredit, który jest notowany na warszawskiej giełdzie osobno od PKO SA, więc też trzeba by było odjąć. Jak to wszystko podejmujemy, a zostawimy te banki dziewiątki, tak zwane banki dziewiątki, które jest trochę mniej w tej chwili w wyniku konsolidacji, to banki dziewiątki to te, które w 1989 zostały wydzielone ze struktury Narodowego Banku Polskiego, to jest Wielkopolski Bank.
Krytor, Bank Zachodni, Bank Śląski, Bank Przemysłowy, Nowy, Powszechny Bank Krytor, Bank Gdański, Powszechny Bank Gospodarczy, Bank Depozytowo-Kredytowy, Pomorski Bank Kredytowy i jeszcze cztery, które przed 1989 działały, a sprywatyzowano je do 2012, czyli PKO, Bank Rozwoju Eksportu, Bank Handlowy i Bank Gospodarki Żywnościowej, to wychodzi, że ich zysk netto wyniósł już tylko 8 miliardów, a ich kapitalizacja wyniosła 112 miliardów, więc się już trochę inaczej już to wygląda. Podobną tezę zresztą wygłosił już w 2006 roku Janusz Szewczak, który dodał, że sprywatyzowane wówczas BPH i PKO SA, które sprzedano mniej więcej za 5-6 miliardów złotych, mają obecnie aktywa rzędu 115 miliardów złotych. Aktywa PKO SA wynosiły w tamtym roku coś koło 60 miliardów, więc możliwe, że mu chodziło o 115 miliardów, była suma, ale to nieważne, bo ważne jest to, jak się bilans banku przedstawia, tak? W tamtym roku kapitał własny stanowił niecałe 13% aktywów PKO. To wynika z charakterystyki banków jako pośredników finansowych, to, że banki zapożyczają się i udzielają pożyczek i duża część pożyczek to jest wynika z ich zobowiązań, jest pokryta ich zobowiązaniami, a nie kapitałem własnym. I tak, co by trzeba było jeszcze wziąć pod uwagę, ponieważ prywatyzacja banku zaczęła się od początku lat 90., to od tego czasu trzeba wziąć, jeżeli bierzemy sumę cen pod uwagę, trzeba wziąć pod uwagę inflację, dokapitalizowanie przez emisję nowych akcji i reinwestycje zysków. Tego oczywiście nie bierzą pod uwagę. Te liczby na przykład z 2012 roku są zupełnie współmierne z tymi z 91 na przykład. Tak. I chciałem się zająć tutaj, omówić prywatyzację Wielkopolskiego Banku Kredytowego, która się odbyła się, debiut na giełdzie odbył się 22 czerwca 1993 roku po cenie emisyjnej 11 zł 50 groszy na akcję. Tam był Witold Pierun, właśnie musiał być w książce, opisywał to jako skandaliczny przypadek, bo sprzedano tanio i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który wtedy wszedł jako inwestor, który był ciekawy, bo wszedł tak naprawdę nie prywatny inwestor, tylko międzynarodowa instytucja finansowa. Później odsprzedał w 1997 roku swoje udziały właśnie Alit Irish Bankowi 6 razy drożej i tak zarobił. Właśnie chciałem wytłumaczyć, na czym ten zysk tak naprawdę polegał, skąd się wziął. Więc tak, cena emisyjna wynosiła 11,50 zł za akcję, co ciekawe, był wtedy rzeczywiście, mogłoby się wydawać bardzo niski wskaźnik cena zysk, bo tylko 2,7. No w tej chwili rzeczywiście ten wskaźnik dla większości banków jest powyżej 10, to jest kilkanaście, 12, 13, zresztą to można policzyć, dzieląc 112 przez 8 na przykład, będzie mieć do banków sprywatyzowanych przez kapitał zagraniczny. Ale z drugiej strony w tamtym czasie na giełdzie były notowane dwa banki, WRE i Bank Inicjatyw Gospodarczych. No rzeczywiście Bank Inicjatyw Gospodarczych miał wskaźnik cen na 9,6, ale WRE miał tylko 2,5 na koniec 1992 roku, a przeciętny, tak, przeciętny dla indeksu był WIG, wtedy był tylko indeks WIG, wynosił 3,4. A w marcu 1993 roku, kiedy ustalono cenę emisyjną, ważne, kto ustalał cenę emisyjną, bo cenę emisyjną ustalał kapitał brytyjski, firma Schroders, taka firma inwestycyjna. I tak, w marcu 1993 roku, kiedy ustalono cenę emisyjną akcji WBK, na takim poziomie, że cena CZ był 2,7, to dla WRE banku był 3,0, dla WIG-u był 6,7, a dla indeksu był przeciętny, był 3,6. Trzeba wziąć pod uwagę, bo to w bardzo dziwnym momencie sprywatyzowano ten bank. Tak, znaczy oczywiście alternatywą nie był brak prywatyzacji, bo jednym z elementów wyjścia z takich dziwnych momentów była prywatyzacja, o której mówię. Wysoka inflacja, tak, powyżej 40% w 1992 roku, później powyżej 30%. Jednocyfrowa inflacja w Polsce to dopiero rok 99, ryzyko polityczne jeszcze duże dalej, tak, rynek kapitałowy powijaka 16,52, później 22, 44, w tej chwili 479. Problem ze znalezieniem inwestora strategicznego, dlatego też
musiał wejść no, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Problem się w zasadzie inwestora strategicznego brał się z braku postępu w renegocjacjach zadłużenia zagranicznego z klubem londyńskim, z grupowaniem banku, który się wcześniej Polska Rzeczpospolita Ludowa zadłużała. Niedobór oszczędności krajowych, brak porównywalnych danych do obecnych, bo były tylko dwa banki. Jak już wspomniałem, oba zadebiutowały w drugiej połowie 1992 roku, więc nawet nie miały rocznej historii na giełdzie. I to jest bardzo ważne, bo w marcu 1993 roku zaczęła się wielka wossa, pod koniec której po roku cena zysk wynosił 36,7 i 54,2 na rynku podstawowego lub nowego, a cena do wartości księgowej, czyli aktywów netto, wynosiła 8,5 i 17,3 odpowiednio, tak? Więc to były wyniki niespotykane. O tych osi chwilę powiem później. Tak, prywatyzacja wyglądała tak, że EBOIR nabył 28,5%, Skarb Państwa pozostawił 30%, resztę była sprzedana inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym. Cena wzrosła do 35% po początku pierwszego dnia notowań, ale co ciekawe, bo tu była właśnie w marcu zaczynała się ta hossa i już przeciętna cena zysku marca wynosiła 8,9. Gdybyśmy wzięli założyli niezmienną proporcję między tym wskaźnikiem dla WBK i dla WIG-u, a była wysoka korelacja, więc moglibyśmy założyć, tak? Najwyższa właśnie była dla WBK, miał najwyższą korelację z WIG-iem w tamtych latach. To cena zysk był 13,3, więc w marcu można było ustalić jako dobrą cenę 14,10, czyli tylko 23% więcej niż cena wynosiła. Więc cena emisyjna była niedoszacowana głównie z powodu hossy, a hossa się dopiero zaczynała. Hossa to wyglądała tak, że na przykład w maju indeks się podwoił, w jednym miesiącu podwoił się, a w skali roku wyglądał wzrost tak, że to było prawie 1100%. No i wcale WBK tak nie wyglądał super na tle innych banków i na tle całej giełdy. I tak samo Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju by zarobił 6-krotnie albo więcej na każdej innej inwestycji w tamtym czasie. Mamy czas, czy? Tak, mamy czas. Po prostu jeszcze tak. Tak jak mówimy, alternatywą był brak prywatyzacji i tak ostatni banków tej dziewiątki, był Bank Zachodni. W tej chwili Bank Zachodni i WBK po fuzji w 2001 roku to jest jedno i to samo. Wtedy tak nie było. W 1993 był prywatyzowany Wielkopolski Bank Kredytowy, Bank Zachodni w 1999. Tak wygląda porównanie wskaźników. Wziąłem dwa wskaźniki, żeby tutaj już nie wchodzić dalej w analizy. Więc tak, stopa zwrotu z kapitału własnego, która dla WBK utrzymywała się cały czas na poziomie powyżej 20%, a w 1994 roku przekraczała 50%, ale to były takie czasy, że takie stopy zwrotu się zdarzały. Natomiast dla Banku Zachodniego to była cały czas spadająca stopa, tak, cały czas spadająca i pod koniec to była już w okolicach zera. I drugi wskaźnik to jest wskaźnik pokrycia rezerwami należności nieregularnych, czyli tych, których prawdopodobieństwo spłaty było już niewielkie. I to pokrycie w przypadku WBK wynosiło ponad 55%, natomiast w przypadku Banku Zachodniego no maksymalnie 42 niecałe. Więc tak, WBK mimo większej ostrożności, mimo bardziej konserwatywnej polityki w zakresie rezerw na pokrycie kredytów trudnych do spłaty osiągnął wiele wyższe stopy zwrotu. Oprócz tego, tutaj jak mówiłem, trzeba by wziąć pod uwagę na przykład reinwestycje zysków i z powodu reinwestycji zysków wzrost kapitału własnego WBK był 6-krotny w tym okresie na przykład. Kapitał własny Banku Zachodniego wzrósł tylko 3-krotnie, poza tym było na przykład takie dziwne były przypadki jak przejęcie rol banku przez Bank Zachodni, to był taki bank rolniczy. I to były głosy, chyba podejrzewam, nawet z Narodowego Banku Polskiego, że za tym przejęciem stał wysoki czynnik polityczny. Poza tym był źle zdywersyfikowany portfel kredytów. Niektóre z kredytów, które nie zostały spłacone, stanowiły
ponad 1% całego portfela kredytów. Jeszcze jedna rzecz, bo to oczywiście to jest przy tym wszystkim jest założenie, że cel prywatyzacji jest jeden i celem prywatyzacji, cel prywatyzacji jest fiskalny, tak, że to maksymalizacja wpływów do budżetu, no i na przykład w 1984 roku Wielkiej Brytanii, czyli nie tylko w Polsce neokolonialnej, ale też na przykład w Wielkiej Brytanii się różne takie rzeczy dziwne dzieją, że sprzedaje się państwowe spółki poniżej ceny, tak. Prywatyzowano British Telecom, cena emisyjna wynosiła 130 pensów, w dniu debiutu wzrosła do 173, o 33%, no i na zarzuty, że sprzedano za tanio kancler skarbu, Nigel Lawson odpowiedział od razu, że wbrew twierdzeniu wielu komentatorów maksymalizacja wpływów nigdy nie była głównym celem, a celem było po prostu popularyzowanie wśród społeczeństwa własności akcji, posiadania, lokowania oszczędności w rynku kapitałowym. Kolejna teza o polskim systemie bankowym dotyczy gorącego niedawno tematu, czyli kredytów walutowych. Pojawiały się z kolei komentarze, że system kolonizowania Polski odbywał się też za pomocą kredytów walutowych, bo banki udzielały na złość kredytów walutowych we frankach, wtedy kiedy frank był tani. Franków w ogóle nie widziały, nie miały nic wspólnego, nie dotknęły nawet franka. Kredyt były płacone w złotych, tylko i wyłącznie po to, żeby za jakiś czas, jak kurs wzrośnie i banki o tym wiedziały, że wzrośnie, za jakiś czas właśnie uczynić z ludzi takich neokolonialnych niewolników z kredytem dwukrotnie większym. Takie dosłownie tezy się pojawiały. Więc jak podejść do tej tezy? Banki to są w zasadzie no, trochę skomplikowane maszyny, ale gdy popatrzymy generalnie na istotę bankowości, to ona jest w gruncie rzeczy prosta. Banki zarabiają na różnicy w odsetkach między pozyskanym kapitałem a pożyczką. Po prostu. Jak tłumaczymy najprostszym dzieciom, to mówimy, że ktoś odkłada na lokatę na 3%, a bank te pieniądze gdzieś tam inwestuje, zajmuje się gospodarowaniem, robi taki pooling, od różnych ludzi bierze i alokuje ten kapitał w zależności od ryzyka na wyższe oprocentowanie, na przykład na 5%, 6%, 7%, 10%, w zależności od tego, jak to jest dobry kredyt, jak dobre zabezpieczenie. I ta generalna zasada, można powiedzieć, stosuje się do każdych środków, które pozyskują banki, także do środków, które banki tworzą, bo banki też tworzą po prostu depozyty. Ale generalnie wszystko, każdy kapitał, którym dysponują, obojętnie czy to jest kapitał własny, który jest złożony przez inwestora, czy to są depozyty zebrane, czy to są lokaty zebrane, czy to są pieniądze pożyczone od banków z zagranicy, każde te pieniądze mają jakąś swoją cenę. I kosztem po prostu, znaczy posiadanie takiego kapitału wiąże się z jakimiś kosztami i celem jego alokacji jest osiągnięcie satysfakcjonującej stopy zwrotu, oczywiście wobec ryzyka. I ta zasada generalnie też stosowała się do kredytów frankowych. Mianowicie banki, niektóre z banków w Polsce dostrzegły kilka lat temu, kiedy się zaczął boom kredytowy ogólnie na całym świecie, na początku XXI wieku, troszeczkę później, zauważyły, że oprocentowanie w innych walutach jest dużo niższe. Oprocentowanie szczególnie we franku, tak? To samo dotyczyło też japońskiego jena. Niższe niż w złotych. W związku z tym, zakładając, że kurs na przykład się nie zmienia jakoś znacząco złotówki do franka, no to czemu by w zasadzie nie spłacać kredytu po niższych odsetkach, niższym oprocentowaniu? I nie udzielić klientom też przez to niższego oprocentowania. I w ten sposób narodziła się idea, żeby zapożyczyć się taniej i zainwestować, też zaoferować swoim klientom tańszy kredyt dzięki temu, że bank pozyskuje kapitał z zagranicy we franku również taniej. I w wypadku takiego kredytu walutowego bank, gdy emitował kredyt walutowy, to musiał go jakoś zabezpieczać. Musiał pozyskać jakoś finansowanie na niego. I to mogło przyjmować bardzo różne formy i w polskich bankach przyjmowało bardzo różne formy. Mogło to być na przykład obligacja, to znaczy bank taki udzielający kredytu frankowego w Polsce, szedł gdzieś tam do Londynu i Boże, po niższym oprocentowaniu na rynku międzybankowym niż w Polsce, emitował obligacje właśnie, zobowiązanie do tego, że odda franki
na oprocentowanie niższe niż musiałby zapłacić na polskim rynku bankowym złotych. Tak? I tak długo jak kurs jest stabilny, to jest operacja bezpieczna, a nawet jak złotówka rośnie, a frank słabnie, to nawet jest lepiej, bo mniej wtedy trzeba oddać, tak? Jest to wtedy jeszcze bezpieczniejsze, znaczy idzie to w bezpieczny kierunek. Mogą też stosować bezpośrednie pożyczki. Bank może, ja zaraz takie dwa przykłady podam właśnie banków polskich, które w ten sposób się finansowały. Jeden się finansował bezpośrednią pożyczką, a inny instrumentami pochodnymi, o których tutaj też wspominam. Może to być bezpośrednia pożyczka, umowa pożycza bank zagraniczny polskiemu bankowi środki we frankach i bank polski zobowiązuje się je oddać za jakiś czas. A instrumenty pochodne takie to są na przykład swopy walutowe albo tak zwane CIRS-y, które są zasadniczą operacją bardzo podobną. Chodzi o to, że pożyczamy obcą walutę i dzięki temu dysponujemy nią jak gdyby tańszym kredytem i możemy sfinansować w ten sposób pożyczkę. Więc ten zabieg pozwala na niższe oprocentowanie, ale oznacza jednocześnie ryzyko walutowe. I jedna z takich rzeczy, która jest szczególnie uderzająca przy komentowaniu tych kredytów walutowych, to jest twierdzenie, że właśnie banki zarabiały i cieszą się z tego, że frank się umacnia, no bo wtedy jak gdyby ludzie muszą oddać więcej pieniędzy w postaci kredytu. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. Bankom zależało na tym, żeby się złoty umacniał, dlatego że umocnienie się złotego oznaczało, że ich kredytobiorcy mają dużo większą zdolność kredytową. Po pierwsze, mają znacznie mniejszy kredyt do spłacenia, po drugie, mają coraz mniejsze raty do zapłacenia i mają dużo lepszą płynność w spłacie, tak? Natomiast twierdzenie, że jak gdyby mniej miały dzięki temu zarabiać, no niezupełnie, dlatego że na każdy taki kredyt, który był otwarty, z drugiej strony bank musiał też zaciągnąć kredyt we frankach za granicą w postaci właśnie albo obligacji, albo swopa walutowego, albo CIRS-a. I to, co jak gdyby mniej dostawał od klientów, jak gdyby równorzędne i proporcjonalne było z tym, że mniej musiał oddawać zagranicznemu podmiotowi. Więc de facto to ryzyko walutowe było tylko po stronie klienta. Taka jest istota kredytu walutowego i zresztą wiążące się z nim niebezpieczeństwo, że bank otwiera drugą, bliźniaczą operację, przeprowadzając kredyt walutowy, właśnie po to, żeby tego ryzyka walutowego się pozbyć, a zarabiać po prostu na marży, na różnicy w odsetkach, na tym, że taniej pożyczył, taniej pozyskał na finansowanie, niż stopa procentowa, po której pożyczył klientowi w Polsce. Więc bank w takim wariancie zarabia na każdej zmianie kursu. Jeżeli na przykład frank słabł, tak, no to w tym momencie klient mniej musiał płacić, ale tak samo bank mniej musi płacić swojemu zagranicznemu wierzycielowi. Jeżeli w drugą stronę rusza się kurs, no to klient musi płacić więcej, ale bank musi też płacić więcej swojemu zagranicznemu wierzycielowi. Więc teoretycznie jest to obojętne bankowi, bo tak czy siak wychodzi na swoje, bo zarabia na różnicy w odsetkach. Ale w gruncie rzeczy, jeśli banki miałyby wybierać, to wolałyby wybierać scenariusz taki, że złoty się umacnia, bo w tym momencie ich klienci są bezpieczniejsi, tak? Natomiast topnięcie kursu, przepraszam, w drugą stronę powoduje, że zdolność kredytowa się osłabia kredytobiorców i rośnie ryzyko kredytowe dla banku, a banki też chcą unikać ryzyka kredytowego, tak? Bo jeżeli frank się umocnił dwukrotnie, no to w tym momencie wzrasta znacznie ryzyko kredytowe takiego banku, który udzielił kredytu walutowego. I teraz ważna rzecz. Jeżeli bank nie otwierałby takiej drugiej operacji, czyli jeżeli na przykład rzeczywiście, tak jak niektórzy mówią, udzielałby kredytu we franku, rzekomo we franku i wypłacał złotówki, ale tylko na papierze pisał, że to jest kredyt frankowy i żądał spłaty po kursie spot, po kursie rynkowym, to by oznaczało, że bez jakiegokolwiek zabezpieczenia się z drugiej strony zakłada się z klientem o to, że frank będzie drożał. Tak? I wtedy rzeczywiście, jeżeli by taka druga operacja nie była otwarta, zabezpieczająca tą pozycję walutową, to wtedy rzeczywiście by się to działałoby jak zakład z klientem, że zakłada się bank z klientem o to, że frank wzrośnie, a klient się zakłada, że frank stanieje i że złotówka będzie mocniejsza. Z tym, że jeżeli rzeczywiście jest taka motywacja banku, że chciałby zarobić na wzroście kursu, to są dużo, dużo lepsze metody zarabiania na wzroście kursu, właśnie uruchamianie CIRS-ów i słopów walutowych, najzwyczajniej w świecie. Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma zmiłuj, tam jest otwarta operacja, krótkookresowa, krótsza niż 30-40 nawet letni kredyt hipoteczny, gwarantowana przez dużo większy podmiot, który ma dużo większe kapitały własne, przez podmiot zagraniczny, a nie przez osobę, która zarabia
tam kilka tysięcy złotych miesięcznie, która zabezpiecza ten kredyt tylko i wyłącznie nieruchomością, której wartość może spaść. Nieruchomością, która jest dużo mniej płynna od aktywów finansowych, która może być problem ze sprzedażą, której przejęcie wiąże się z pewnymi kosztami. Wiadomo, zawsze łatwiej jest odzyskać wierzytelność w takiej sytuacji przeprowadzając operację walutową, niż wchodząc w 30-40-letni kredyt hipoteczny, więc byłoby absurdem ze strony banku. Znaczy, znowu, a priori nie mogę wykluczyć, że wszędzie gdzieś jest jakiś joker gdzieś, który lubi po prostu patrzeć, jak świat płonie. Może tacy są gdzieś w bankach i wymyślili sobie coś takiego, ale szansa jest po prostu minimalna i jeżeli ktoś taką tezę wysuwa, no to musi pokazać na papierze, że rzeczywiście coś takiego nastąpiło. Tak? Natomiast zakładając, że banki rzeczywiście są zainteresowane zyskami, to udzielając kredytu walutowego muszą otworzyć bliźniaczą pozycję na walutową po to, żeby się zabezpieczyć na wypadek ryzyka, żeby to ryzyko walutowe spoczywało na kliencie, bo celem takiego kredytu jest zarabianie na różnicy w odsetkach, a nie tak naprawdę zarabianie na kursie. Banki zresztą, to jest osobna sprawa, banki zresztą mają departamenty jakieś tam inwestycyjne, gdzie też inwestują w kurs, w spadek bądź wzrost, tak, ale właśnie robią to na rynku walutowym, a nie jak gdyby wchodząc w instrument zupełnie nieproporcjonalny, który wiązałby się nie tylko z ryzykiem walutowym, ale ryzykiem kredytowym i ogólnie ryzykiem dużo większym, niż gdybyśmy to na rynku walutowym sobie zrobili. Tutaj nie do końca to chyba widać, ale ja wybrałem akurat dwa banki, bardzo duże, jeśli chodzi o udział kredytów hipotecznych. To jest akurat mBank, który wedle różnych tam szacunków, bo to też dokładne dane dosyć trudno, ale wedle różnych szacunków tam niecałe 30 miliardów złotych w kredytach hipotecznych, kilkanaście miliardów z tego, może 60% są kredyty walutowe. Jak sobie popatrzymy do skróconego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego akurat za rok, za kwartał trzeci, 2015, to sobie możemy zobaczyć na zobowiązania wobec grupy Commerzbanku. I mBank się nie krył z tym, że swoje kredyty walutowe właśnie finansował pożyczkami z Commerzbanku, czyli Commerzbank pożyczał de facto franki polskiemu bankowi po to, żeby ten mógł udzielić kredytów hipotecznych. Jak widzimy, jest to wielkość dosyć niemała, bo to jest prawie 16 miliardów złotych takiego zobowiązania. Jeżeli na przykład doszłoby do jakiegoś przewalutowania, takiego, że frank ma być przewalutowany za dwa razy mniej niż w rzeczywistości na rynku, to by oznaczało, że taki bank musiałby de facto zbankrutować, bo musiałby porobić odpisy tak duże na pozycjach kredytowych, że nie byłby w stanie spłacić chyba nawet kapitałem własnym takiego zobowiązania. To jest akurat grupa mBank, gdzie była właśnie bezpośrednia pożyczka, a tutaj mamy sprawozdanie finansowe za rok 2014, z kolei Getin Noble mamy taką pozycję wyszczególnioną, CIRS, Currency Interest Rate Swap, to jest instrument pochodny. Również tutaj mamy o zobowiązanie prawie 16 miliardów złotych, które też najprawdopodobniej właśnie jest zabezpieczeniem pod takie kredyty walutowe, też udzielone na całkiem sporą sumę, jeśli chodzi o Getin. Jeszcze trzecim bankiem, który takich kredytów też słynął, z takich kredytów, to jest Bank Millennium Walutowych. Z tym, że w ich sprawozdaniu, to też jest ciekawa rzecz, w ich sprawozdaniu w zasadzie ja przynajmniej nie znalazłem, trudno było znaleźć to, taką pozycję bilansową. Pisał o tym na swoim blogu redaktor Samcik, że właśnie też nie mógł znaleźć Millennium i Millennium się z nim skontaktował i udzielił wyjaśnienia, że oni zabezpieczają te kredyty pozycjami pozabilansowymi, słupami walutowymi, które mają najwyraźniej jeszcze krótszą zapadalność niż w tych CIRS-ach. Tutaj mamy dominację CIRS-ów w zasadzie w przedziale rok i 5 lat, tak? To też jest cecha charakterystyczna bankowości, że pożyczają na krótko, a inwestują na długo, tak? To jest tak zwana luka zapadalności, która też występuje przy złotych, przy inwestycjach złotowych, nie tylko walutowych. Ale odpowiedź mieli właśnie była taka, że to są pozycje pozabilansowe, ale też je zabezpieczają, tak? Te kredyty właśnie dlatego, żeby zarabiać w takim przypadku na różnicy w odsetkach, a nie na różnicy w walutowej, bo jeżeli by chcieli zarabiać na różnicy walutowej, to są dużo lepsze instrumenty dostępne do tego, żeby takie inwestycje przeprowadzać. No na koniec taka właśnie refleksja. No, w pewnym sensie rzeczywiście tych franków nie było, nikt ich nie widział, ale no, równie dobrze można powiedzieć, że przy kredytach złotowych jest to samo. Ktoś, kto kupuje mieszkanie na kredyt, też nie ogląda złotówek, nigdzie ich nie widzi. One nawet nie pojawiają się na koncie tej osoby, tylko pojawiają się na koncie elektroniczne złote na koncie tej osoby, która sprzedaje nieruchomość. Tak więc osoba, która bierze kredyt, też złotych żadnych nie widziała, więc właściciele kredytów czy posiadacze kredytów
złotowych też mogliby wychodzić i mówić. A myśmy żadnych złotych nie widzieli, to jest fikcja. Żądamy tak anulowania tych umów. Więc oczywiście sam sektor bankowy, zresztą jesteśmy umiarkowanie krytycznie nastawieni do sektora bankowego współczesnego. Można wysuwać wiele różnych argumentów przeciwko sektorowi bankowemu, że jest wiele niedoskonałości z nim związanych, ale te argumenty muszą być przemyślane, a nie być czystą fantastyką, jak o tym, że banki po prostu tak sobie podpisywały umowy na franki, na indeksowanie wobec franka, bez jakiegokolwiek racjonalnego zarządzania tymi kredytami. Kolejna teza brzmi: wygaszono polski przemysł. I tutaj jeden z naszych ulubieńców, jak Państwo mogli się zorientować, Janusz Szewczak. Przez ostatnie 25 lat polska gospodarka, polski przemysł i polska bankowość zostały skutecznie wygaszone lub wyprzedane za bezcen. Działo się to poczynając od przemysłu stoczniowego poprzez cukrowy, cementowy, maszynowy, elektroniczny czy tak zwany handel wielkopowierzchniowy. Dziś górnicy, jutro kolejarze i pocztowcy, a pojutrze hutnicy, energetycy i transportowcy. Jeszcze tytuł: kraj do wygaszenia ze znakiem zapytania. I kiedy właśnie tak spotkałem się z tymi tezami, to czasami jakieś takie pole do dyskusji, tak na przykład, czy właśnie, czy wycena banku była prawidłowa, czy może mogła być 20% większa w 2003 roku. Mogą być jakieś tutaj niuanse. Natomiast przy takiej tezie, że wygaszono polski przemysł, no już człowiek zaczyna chyba kwestionować szczerość intencji drugiej strony, bo na jakiekolwiek byśmy statystyki nie popatrzyli, to widzimy, że jest zupełnie przeciwnie. Tak? Tutaj pierwsza z brzegu z publikacji GUS-owskiej, dynamika produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej, tak? I są ceny stałe, tak? Czyli jest uwzględniona inflacja. No i widzimy, że od 1990 roku do roku 2013 w Polsce produkcja przemysłowa wzrosła trzykrotnie. Więc jakby, jak ktoś mówi, że teraz trzeba polski przemysł odbudować, no to się zastanowić, jak odbudować. On był kiedyś, no nie, no obecnie mamy największą produkcję przemysłową w historii i tego kraju. W związku z czym można zadać pytanie, skąd się bierze takie mniemanie o tym, że polski przemysł nie istnieje. I tutaj myślę, że dobre tropy pan Jan Filip Staniłko znalazł tej rzeczy wspólnych. Pozwolę sobie przytoczyć fragment jego artykułu. Po pierwsze, przemysł zniknął z polskich miast. Dzisiaj przedsiębiorstwa ulokowane są w kompaktowych, wielofunkcyjnych, nowoczesnych halach, zlokalizowanych na przedmieściach, przy obwodnicach lub po prostu w specjalnych strefach ekonomicznych na wsiach. No i tak, no, kiedyś we Wrocławiu było mnóstwo zakładów przemysłowych, w sensie Wrocławiu, tak, nawet na takim spotkaniu że ktoś mówi, że kiedyś jechało się Grabiszyńską, tu był zakład, a teraz nie ma tego. No, wystarczy pojechać jeszcze kawałek dalej na południe, tak, do autostrady A4, no i mamy tam sporo zakładów przemysłowych, tak jak pod Wrocławiem LG, a jak dalej jeszcze pojedziemy na zachód, to i pod Śródmieścią co znajdziemy, i koło Legnicy znajdziemy kolejne, więc one są, z tym, że no, oczywiście nie rzucają się w krajobrazie miejskim. To się zgadza, tak? Natomiast jest ich całkiem sporo. Jeszcze druga teza. Po drugie, przemysł jako gałąź gospodarki zniknął z pierwszych stron gazet. Na przykład wydaje nam się, że po bankructwie wielkich państwowych stoczni rozpadł się polski przemysł stoczniowy, gdy tymczasem z powodzeniem rozwijają się wiodący polski podmiot Grupa Remontowa Shipbuilding. Na całym Pomorzu funkcjonuje klaster okrętowych firm usługowych, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży wróciło do stanu sprzed jego kryzysu. No tak, to, że firma funkcjonuje, ma kolejne zamówienia, jakoś działa, nie jest materiałem na pierwsze strony gazet. Tak, to, że miał być jakiś katarski inwestor w stoczniach, to i go nie było, to było materiałem na wiele serwisów informacyjnych. Więc jakby tutaj też możemy się czegoś doszukiwać.
jeśli jeszcze patrzymy na jakieś porównanie międzynarodowe, to okaże się, że Polska, jak na Unię Europejską, jest mocno uprzemysłowionym krajem. Tutaj mamy udział w produkcji przemysłowej wartości dodanej brutto w krajach Unii Europejskiej w 2012 roku. No i akurat nasi południowi sąsiedzi, Czesi, są tutaj liderami, bo mają trochę ponad 20% udziału. My mamy tam około 18%, ale średnia unijna to jest tam około 15%, a na przykład Wielka Brytania ma ledwie 10%, tak? I jakiś brak przemysłu brytyjskiego nie przeszkadza kilkuset tysiącom Polaków w tym, żeby tam mieszkać i zarabiać. Tak jakby pokazuje tylko po to, że jakby ten przemysł jest. To nie jest tak, że on jest tylko zagraniczny, że mamy jakieś tam montownie, bo jest sporo branż, w których sobie dobrze radzimy, tak? Przemysł meblarski, okna, przemysł spożywczy, czy przemysł stoczniowy już wspomniany, gdzie są jak najbardziej polskie podmioty tutaj lokowane, tutaj całą produkcją zawiadujące od badań i rozwoju po sprzedaż. Ale też jakby nie ma co tego przemysłu fetyszyzować. To musi być tak, że akurat musimy mieć przewagi konkurencyjne w przemyśle. No, tak się stało, że jakoś nikt nie chce polskiej marki samochodów zrobić, jak już Mateusz wspominał, wiążą się tym spore koszty stałe i skoro już Volkswagen ma problemy ze spełnianiem regulacji obecnie obowiązujących w tym sektorze regulacji prawnych, no to pani dziwota, że jakiś startup z przemysłu samochodowego w Polsce wielu nie ma. Natomiast akurat pojawiły się branże, gdzie jakieś przewagi konkurencyjne mamy, jak te, które już wymieniałem. Ale jeśli nie będziemy się rozwijać w przemyśle, tylko w usługach czy w innych miejscach, to wcale nie znaczy, że to będzie źle, tak? Bo mamy w tej dolnej części tabeli, mamy naprawdę kraje bogate, tak jak Holandia czy Wielka Brytania. I to, że mają one niski udział przemysłu, to wcale nie znaczy, że coś złego się z nimi dzieje. Tak też pokrótce. Taki temat się poruszyć. W Polsce prowadzimy politykę niskich płac. Czyli też fragment od pana Janusza Szewczaka. Pod względem zarobków jesteśmy Bangladeszem Europy. Współczesne niewolnictwo w Polsce w półkolonialnym systemie gospodarczym wręcz rozkwita. No właśnie. Tak, Bangladesz jest jednak krajem trzeciego świata. Polska, co ciekawe, od 2009 roku jest krajem pierwszego świata, bo weszła do krajów o wysokim dochodzie. Czy nie, żebym jakąś przywiązywał uwagę do tego, że Polska jest w pierwszym świecie, bo to tylko jakieś statystyki, ale tak jest rzeczywiście. Zresztą dlatego Polsce nie grozi w tej chwili pułapka średniego dochodu, którą nam zastraszą. No nie grozi nam pułapka średniego dochodu, jaka statystyczna zależność, że kraje, które osiągnęły średni dochód, przestają się rozwijać, tak? I były takie zapytania, czy Polsce grozi pułapka średniego dochodu. Otóż nie, ponieważ to jest tylko jakaś statystyczna zależność bez jakiegoś wyjaśnienia teoretycznego, a statystycznie jesteśmy już w grupie krajów o wysokim dochodzie, to nam nie grozi. Odpowiadam i uspokajam. Tak na przykład wygląda przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w cenach 2014 roku. To jest brutto dla pracownika, czyli trzeba jeszcze doliczyć, by to brutto faktyczne, które pracodawca płaci, trzeba tam też trochę doliczyć, no ale weźmy te. Więc mamy na przestrzeni 19 lat do 95 roku wzrost o 106% ponad w cenach z 2014 roku. Czyli już uwzględniona jest inflacja, tak? W uwzględnieniu inflacji jest wzrost o 106,7% z 1830 zł, tak? W 1995 roku musieli żyć za 1830 zł przeciętnie, brutto, nie netto. Tutaj jest na tle innych, na tle Polska, na tle Węgier, Niemców i Unii Europejskiej, wynagrodzenie godzinowe, to znaczy nie wynagrodzenie godzinowe brutto, tylko koszt, bo to już jest cały całkowity koszt po stronie pracodawcy na godzinę i według parytetu siły nabywczej, tylko bez uwzględnienia inflacji tutaj jest, dlatego ten wzrost nie był taki duży na podstawie danych Eurostatu, więc tutaj jak widać Polska też, tutaj są te takie
bo to są Niemcy, a tu jest średnie dla Unii Europejskiej, 28 krajów Unii Europejskiej. To są Węgry, to tak swoją drogą wyprzedziliśmy Węgry, Budapeszt wyprzedziliśmy. Były obawy, czy zbudujemy w Polsce drugi Budapeszt. Otóż teraz od 2012 roku w Budapeszcie się powinni martwić, czy zbudują drugą Warszawę. Dobry ten obawy dla Polski. Dla Polski bardzo dobry. Więc płace, stawka godzinowa rzeczywiście rośnie w Niemczech teraz, ale w Polsce rośnie szybciej, co pokazuje to. Według parytetu siły nabywczej wydobywa się to nie wynagrodzenie godzinowe brutto, tylko całkowity koszt po stronie pracodawcy. Jeżeli chodzi w Polsce, to było 33,7% stawki godzinowej niemieckiej w 2004 roku, w tej chwili 47% prawie na tle Unii Europejskiej. To jest wzrost do 44% niecały procent do 60% na przestrzeni ostatnich 10 lat. Tu jeszcze taka ciekawa sprawa, bo jak się wiąże, jaki wpływ ma obecność kapitału zagranicznego na wynagrodzenie w Polsce, taki jest firma konsultingowa, co ciekawe Polska, bo to również reprezentująca kapitał zagraniczny, dlatego takie badanie robi, tylko Polska, Sedlak i Sedlak. I oni robią ogólnopolskie badania wynagrodzeń i wynika z tego, że na przykład w 2004 roku jest wynagrodzenie całkowite brutto, czyli całkowite brutto po stronie pracownika, łącznie ze wszystkimi premiami, i że mediana, to jest w sumie... W 2014. Mediana jest dobrą, nie że płace w zarządzie zawyżają, tylko to jest mediana. Mediana wynagrodzenia brutto w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wynosiła 5800 zł, z przewagą kapitału polskiego 3600 zł. No, kwartyle to było odpowiednio zagraniczne 3800, pierwszy kwartyl 2500 kapitał polski i trzeci kwartyl 9500 dla kapitału zagranicznego, 5556 dla kapitału polskiego. I dla pracowników szeregowych jeszcze specjalnie znalazłem, żeby też nie było, że może płacą tym lepszym, a tym gorszym nie płacą. Otóż też jest mediana dla firm z przewagą kapitału polskiego wynosi 2500 zł, a dla firm z przewagą kapitału zagranicznego 3100 zł. Tak. I ostatni mit taki, znaczy mit jak mit, no, sami Państwo widzieliście, niektóre z tych tez to są mity, a niektóre w zasadzie mówią o czymś, co może ma w sobie prawdę, ale przedstawiają to coś jako katastrofę. Tutaj mamy, kontynuując tezę o rynku pracy, mamy takie dwie tezy pojawiające się. Po pierwsze, że mamy duży udział umów śmieciowych, tak zwanych, czyli tych, który państwo mi pieniędzy zabiera. I druga teza, że mamy niski udział płac w PKB, że procentowo jak się weźmie PKB, to na procent to płace stanowią mały udział. Tak? I tutaj jest też z Klubu Jagiellońskiego taka analiza, taki wykres udział płac Polska przedstawiona jako taki mająca niski udział. Ciekawe, według tej metodologii niższy niż Czechy, ale według metodologii drugiej, którą ja akurat będę miał, to będzie tyle samo w Czechach. Niski udział płac, tak, poniżej 50%. Jakie z tym problemy? Najpierw na tym niskim udziale płac się może skupmy, a potem na tych nieszczęsnych umowach tak zwanych śmieciowych. Po pierwsze, jeśli chodzi o niski udział płac, to porównamy Polskę do krajów z jej koszyka, czyli te kraje, które lubimy przyrównywać do Polski, Czechy, Węgry, Słowację, Słowenię, Litwę, Łotwę, Estonię. Kraje potransformacyjne, to zasadniczo ten odsetek nie jest jakiś bardzo różny. Znaczy udział płac w PKB jest nawet, jest w sumie bardzo podobny w tych krajach, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, spadający udział płac w kraju, w którym dochodzi do transformacji, to jest rzecz dobra. Wręcz nawet bym powiedział, jest bardzo wskazane, żeby kraj, który przechodzi transformację, żeby spadał udział płac w PKB. Dlaczego? Dlatego, że w gospodarce socjalistycznej mamy dominację płac w gospodarce. Tak? Płace przede wszystkim się składają na PKB. Oczywiście można kwestionować, czy w ogóle jest sens liczyć PKB dla takiego kraju.
No ale nie zmienia to faktu, że udział płac w takim systemie jest wysoki. W momencie, kiedy przechodzimy transformację i na przykład robimy prywatyzację i na przykład wprowadzamy swobodę działalności gospodarczej, to powstają prywatne firmy, w których zarobek też przypada na właściciela firmy, a nie tylko na pracowników. W związku z tym udział płac w PKB musi spadać dla gospodarki transformacyjnej i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Oczywiście nie twierdzę, że udział płac musi spadać, bo tak jest. Natomiast występuje siła, pewna tendencja w krajach przechodzących transformację, pchająca udział płac w dół. Sam udział płac jest oczywiście wypadkowo bardzo wielu czynników, o których zaraz krótko wspomnę. Więc efekt, jak gdyby netto, gdzie ten udział płac wyląduje, zależy właśnie od tego, jak te siły wzajemnie na siebie będą oddziaływać. Ale nie zmienia to faktu, że ceteris paribus, gospodarka transformacyjna, będzie miała niższy udział płac w PKB, bo ten udział się będzie zmniejszał. Co jednocześnie w żaden sposób nie przeszkadza temu, żeby następowało to, co pokazał przed chwilą Marcin, czyli wzrost płac. Tak? Nie ma przeszkód, żeby też nie wzrastały płace realne, a jednocześnie spadał ich udział w PKB. Tak, to jest jedna rzecz, którą powinni sobie szczególnie odnotować wielcy fani Tomasa, nie Plinketa, tylko Piketty'ego, tak? Tomasa Piketty'ego, autora książki Kapitał w XXI wieku, tak? Gdzie on właśnie, ideę fix skupia się na tym aspekcie kapitałowym, że kapitał ma większą część osiąganych dochodów. Tak? Natomiast owszem, to może być jakiś problem, który warto przeanalizować, natomiast to, co jest najważniejsze, priorytetowe, to jest zawsze fakt, że płace realne, czy one się zwiększają, czy nie. I w gospodarkach transformacyjnych w Polsce, dobrze przeprowadzonych transformacjach, albo umiarkowanie dobrze, albo tak, że nie jest źle przeprowadzonych transformacjach, te płace wzrastają i Polska jest jednym z tych krajów. I spadający udział płac w PKB temu nie przeszkadza, tak? Możemy być jako pracownicy coraz bogatsi, a procentowo w PKB możemy mieć mniejszy udział. W dodatku, to też zaraz wykresy do tych rzeczy pokażę, na całym świecie udział płac do PKB spada. To jest pewna tendencja, która występuje też w krajach rozwiniętych, szczególnie zauważalna od lat 60. 70. Można to tłumaczyć bardzo różnymi czynnikami. Znowu działa wiele aspektów naraz. Jednym z nich może być na przykład zmiana systemu pieniężnego. To zjawisko finansjonalizacji, rozrostu sektora bankowego, gdzie właśnie dużo większą rolę grają pule kapitałowe, to można kwestionować, krytykować. Ale jednym z czynników też jest naturalny wzrost, taką analizę empiryczną spotkałem, dotyczącą po prostu upowszechnienia się dóbr inwestycyjnych. Że jeżeli w sferze produkcji rozrasta nam się i pogłębia struktura kapitału i mamy coraz więcej dóbr inwestycyjnych i spadają generalnie ich ceny, bo to też jest pewien fakt, który występuje, spadek cen dóbr inwestycyjnych, to następuje relatywne przesunięcie ich udziału w produkcji krajowej brutto. Tak, w naturalny sposób udział ten się zwiększa. I znowu ta tendencja w żaden sposób nie przeczy tendencji do tego, żeby płace realne pracowników rosły, czyli temu, żeby stawali się oni coraz bogatsi, mimo że udział płac w PKB jest coraz niższy. Więc ważne są tak naprawdę płace realne i w wypadku krajów rozwijających się działały właśnie takie dwie przeciwstawne siły wpływające na udział płac w krajach rozwijających się. Jedna siła to jest ta, która wynika z transformacji, czyli tutaj ten udział płac spada, bo powiększa się sektor prywatny, mamy więcej kapitalistów, mamy samozatrudnienie, mamy przedsiębiorców prowadzących firmy, mamy napływ kapitału zagranicznego, mamy prywatyzację. A z drugiej strony jednocześnie jest to kraj nadganiający Zachód, taki, w którym szybciej rosną płace niż na Zachodzie. W związku z tym to jest ta tendencja, która zwiększa udział płac procentowy w PKB. Więc efekt netto jak gdyby zależy od tego, jak bardzo się te dwie siły znoszą, więc trudno jest jak gdyby tutaj przewidywać. Tak? Poza tym też przestrzegam przed szukaniem, przed traktowaniem tych płac realnych, tego udziału płac w PKB jako przed poszukiwaniem jakiegoś absolutnego, najlepszego standardu, że ten udział powinien być taki albo taki. To jest mniej więcej takie dywagowanie, jak zastanawianie się nad tym, czy cena jakiegoś dobra powinna być wyższa czy niższa. Powinna być taka, jaka jest na rynku, tak? Powinna być zależna po prostu od warunków rynkowych i to, w którą stronę ona zmierza, zależy od różnych czynników i trochę tak samo jest tutaj. To nie jest jakiś parametr obiektywny, który wszystko nam mówi o gospodarce, tylko to jest parametr, który zależy od bardzo wielu rozmaitych czynników. I teraz przechodząc już do konkretu, no tutaj nie do końca wyraźnie widać, tak, ale to mamy pulę krajów,
właśnie z naszego koszyka, że tak się wyrażę, powiedzmy takiego szerokiego koszyka. Mamy dane z Ameco, udział płac w PKB 2014 rok. Pewne różnice, jak Państwo dostrzeżycie w statystykach, mogą wynikać z tego, że niektóre te statystyki uwzględniają na przykład to, co pracodawca płaci za pracownika do, jak to się nazywa, podobno to się ubezpieczenia nazywa, tak? To ubezpieczenia społeczne, to co pracodawca płaci, inne nie uwzględniają, albo niektóre uwzględniają część, inne nie uwzględniają tej części, którą pracodawca płaci z płacy pracownika, ale ustawa mówi, że to płaci pracodawca ze swojego kapitału, więc tu mogą być pewne różnice. Tutaj akurat, dlaczego o tym zaznaczam, bo na przykład w tej statystyce Czechy mają ten sam udział płac co Polska akurat, to jest około 47% z tej statystyce, tak, gdzie my tu mamy. Zaczynamy od Bułgarii, powyżej 50%, Republika Czeska troszeczkę poniżej 47%, następnie mamy Estonię troszeczkę powyżej, Chorwacja trochę więcej, Łotwa chyba też podobny poziom, tak, potem mamy Litwę, Węgry, Polska, poziom czeski, tak jak powiedziałem, Rumunia, troszeczkę mniej niż Polska, rekordowa tutaj w tej grupie jest Słowenia, 60% ponad minimalnie i Słowację mamy mniej niż Polskę, tak, więc jak gdyby nie zauważymy, żeby ten koszyk jakoś w jakiś ogromny sposób się wyróżniał na tle tych krajów. Co więcej, taką ciekawą statystykę można zrobić, ja też na złość zrobiłem odwrotnie wykres, tak, w sensie bliżej lewej strony jest 2014 rok, a tutaj jest 94. Nie zauważyłem, że mi psikusa zrobiło program do infografiki. Ale jak gdyby zobaczymy, że Czechy miały bardzo szybko na początku lat 90. udział płac poniżej 50%, jeśli chodzi o udział procentowy w PKB. Jednym z czynników, który można było tłumaczyć, jest to, że na przykład Czesi już w 92 roku mieli załatwioną sprawę reprywatyzacji. Tak, praktycznie tam reprywatyzację przeprowadzono w pełni i szybko, sprawnie, poza reprywatyzacją dla kościoła, w Polsce odwrotnie. Tak, zdecydowano się na dokładne odwrócenie tego scenariusza. I co? No i niski udział płac jak gdyby nie przeszkadzał temu, że Czechy są traktowane jako taki modelowy przykład kraju, który skutecznie przeprowadził transformację. Można powiedzieć, że porównywalnie z Polską na pewno nie gorzej, a niektórzy wysuwają tezy, że nawet lepiej. Wręcz wielu krytyków Polski jako kraju neokolonialnego twierdzi, że Czesi to jest taki właśnie dobry przykład. No, zwróćmy uwagę, że ten udział płac w Czechach był już bardzo niski na początku w 93 roku, a Polska miała wysoki udział płac, który cały czas spadał, jak widzimy. I to w żaden sposób nie przeszkadzało temu, że płace realne rosły w Polsce, tak jak pokazywał Marcin. Tutaj mamy wykres, o którym wspominałem, czyli spadek udziału płac w PKB na całym świecie, w różnych krajach, Japonia, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, strefa euro, Włochy, Hiszpania. Ten udział płac maleje, co można tłumaczyć różnymi czynnikami. Jednym z nich z pewnością jest to, że jest pogłębienie, poszerzenie struktury kapitału i dobra inwestycyjne stają się coraz tańsze i coraz więcej wykorzystywane są, coraz większy udział mają w PKB. No i teraz na koniec te umowy śmieciowe. W zasadzie kilka faktów o nich. Według raportu NBP na tych umowach jest 4% pracowników firm zatrudniających więcej niż 9 osób. To jest ważne do dodania, że to chodzi o firmy, które zatrudniają więcej niż 9 osób. Czyli umowy śmieciowe, no, czyli tak zwane te pozostałe, tak, cywilnoprawne, jakieś umowy zlecenia, umowy o dzieło. W mniejszych firmach, czyli bez kapitału zagranicznego, tak, proszę zauważyć, to też jak to koliduje z tym twierdzeniem, że kapitał zagraniczny taki neokolonialny wyzyskuje siłę roboczą. W mniejszych firmach ten wskaźnik jest większy, także całość się zamyka w okolicach 10, może 13%. Znowu dokładnej statystyki nie udało mi się znaleźć, są różne szacunki, ale nawet tacy bardzo wielcy przeciwnicy tych umów śmieciowych mówią o 13%, tak, całego rynku pracy, więc nie jest to jakiś bardzo wysoki odsetek. I jak widzimy, ten odsetek wygląda inaczej w większych firmach, inaczej w mniejszych firmach. To jest raczej charakterystyczne dla firm mniejszych. Firmy większe, czyli te, które mają większy udział kapitału zagranicznego statystycznie, to jest margines zatrudnienia, tak? Więc jeżeli ktoś wysuwa tezę o tym, że to ten kapitał przychodzi i neokolonialny rzuca żądania, wyzyskuje siłę roboczą, no to jak gdyby kolituje, bo jeżeli tak się zachowuje kapitał zagraniczny, to co powiedzieć o kapitale krajowym, jeśli chodzi o zatrudnienie, tak? Poza tym, co jest ważne, no warto pamiętać o dwóch rzeczach z tym związanych. Kontrakt po pierwsze wynika ze specyfiki działalności najczęściej.
kontrole, na przykład inspekcji pracy wykazują, że te umowy śmieciowe to tylko w kilkunastu procentach może rzeczywiście to jest naciąganie, a to są tak naprawdę umowy o pracę. Więc ten margines się jeszcze bardziej zawęża, tak? Po prostu bywa tak, że w prowadzeniu działalności gospodarczej no, potrzebne jest podpisanie umowy o zlecenie, a nie umowy o pracę, bo inaczej się nie da, tak? Szczególnie gdy jest ktoś, kto prowadzi firmę. Mówimy o firmach, które mniej niż 9 osób zatrudniają. Na przykład ktoś prowadzi działalność gospodarczą, płaci ZUS-u za siebie 1400 miesięcznie i musi generować odpowiednie przychody. I takiej osoby na przykład nie stać na to, żeby podjąć takie ryzyko, aby przyjąć kogoś na umowę o pracę. Musi po prostu mieć kontrakt bardziej elastyczny i musi mieć kontrakt na umowę zlecenie, bo inaczej się nie da. Poza tym statystycznie te umowy dotyczą głównie młodych ludzi w przedziale 18-24 lata, w przeważającej większości właśnie też tej grupy na rynku pracy. Zresztą no, w pewnym sensie umowy śmieciowe też wymusza rynek, tak? Dlatego że jak jesteście Państwo przedsiębiorcami, czy przedsiębiorcy, biedni przedsiębiorcy podpisują z klientami tylko śmieciowe umowy. Przychodzi taki klient, podpisuje umowę, że kupuje jakiś produkt, nie obiecuje, że kupi następnego dnia produkt, nie obiecuje, że kupi produkt wtedy, kiedy firma będzie ponosiła straty, nie obiecuje, że kupi produkt wtedy, kiedy firma będzie na przykład zamykać się na tydzień czasu i wyjadą wszyscy na urlop, nie obiecuje, że przyjdzie kupi tuż przed tym tygodniem, żeby wszyscy mogli wyjechać na urlop, tak? Więc jakby stosunki klient-firma są bardzo śmieciowe, no, klient może się zawsze odwrócić, jest chroniony dodatkowo prawem konsumenckim, to jest dopiero prawdziwy śmietnik, to trzeba zmienić, nie? Więc jak gdyby w otoczeniu takim konkurencyjnym nic dziwnego, że jak jest mała firma, która ma mały kapitał, która opiera się na działalności jednoosobowej, no taki przedsiębiorca, który płaci też ZUS niezależnie od swoich obrotów miesięcznie i musiałby płacić za pracownika potem ZUS niezależnie od obrotów i wypłacać wynagrodzenie niezależnie od obrotów, no nie jest w stanie na przykład na siebie takiego ryzyka wziąć, w związku z tym sięga po ten rodzaj kontraktu, tak? Co my tu mamy? A, tutaj już ostatnie kilka wykresów. Tutaj sobie skorzystałem z wolności, elastyczności rynku pracy w Unii Europejskiej za 2015 rok. Znowu skorzystałem z Heritage, z tego indeksu Labor Freedom. Tak jak popatrzymy, to Polska jest tak powiedzmy, jeśli chodzi o elastyczność tego rynku pracy, znowu od 0 do 100, 0 to jest brak elastyczności, czyli ktoś jest zatrudniony na zawsze do śmierci. I w ogóle nie można go w żaden sposób tego kontraktu rozwiązać z taką osobą, a 100 to jest w pełni wolny rynek pracy. No to w tej grupie Polska jak gdyby ma tam 62 około, ten wskaźnik, on jest tak mniej więcej w środku Unii Europejskiej, może troszeczkę w górnej połowie tego środka, tak, jeśli chodzi o elastyczność. Kiedy sobie to bardziej zdecentralizujemy i znowu weźmiemy nasze kraje, do których lubimy się porównywać, to okaże się, że jeśli chodzi o sztywność kodeksu pracy w tym rankingu Heritage, to bardziej sztywny, minimalnie bardziej sztywny ma Estonia, troszeczkę bardziej Słowacja i Słowenia. Natomiast bardziej elastyczny rynek pracy jest troszeczkę na Łotwie bardziej, na Litwie, wyraźnie bardziej elastyczny na Węgrzech, w Rumunii, w Bułgarii, a już jeszcze bardziej elastyczny w Czechach szczególnie. Tak? To rzuca też pewne... Tak, jeżeli prawdziwa jest ta, zakładając, że jest prawdziwa, sensowne to wyliczenie, bo też te wskaźniki elastyczności się różnią w zależności od tego, kto je publikuje. Czasami są duże różnice, jak to przeglądałem, ale zakładając, że jeśli to jest rzeczywiście w miarę dobrze oddaje realia rynku pracy, to też może być częściowo odpowiedź, dlaczego odsetek umów o pracę w przypadku Czech, odsetek umów na czas nieokreślony, dlaczego on jest dużo większy, no bo jeżeli taką umowę łatwiej rozwiązać, to oczywiście firma będzie bardziej skłonna do jej zawarcia niż w wypadku, w którym nie można jej łatwo rozwiązać. Tak? To jest miecz obusieczny, jeżeli łatwo się likwiduje miejsca pracy w danym kraju, to tak samo łatwo się je tworzy. Tutaj przykład innego indeksu OECD publikuje coś takiego jak Employment Protection Legislation. Tam są wyróżnione cztery kategorie, czy trzy kategorie, są pokrewne trochę. Zwolnienia grupowe, zwolnienia indywidualne. I jednym z tych rubryk jest też zatrudnianie tymczasowe. I tu możemy sobie popatrzeć dla tych 34 krajów OECD, przepraszam. Polska zajmuje 21 miejsce, ten wskaźnik wynosi 2,33. Jeśli chodzi o sztywność zatrudnienia, to bardziej w tych formach tymczasowych wyskakuje właśnie Słowacja, to też te różnice, o których mówiłem, tak?
mogą się tutaj objawić trochę. Jest Słowacja i Estonia, chociaż to akurat dobrze oddaje, bo tam w tym Heritage rzeczywiście były wyżej, jeśli chodzi o sztywność, tak? Mniejszą miały elastyczność w tym rankingu Heritage. Natomiast Polska jest wyprzedzana, jeśli chodzi o elastyczność tych form zatrudnienia tymczasowego, przez Słowenię, Czechy, Węgry i Łotwę. Dziękuję. Dziękujemy. To z naszej strony tyle. Mamy nadzieję, że mają Państwo jakieś pytania. Znaczy, ja mam takie spostrzeżenie, jeśli można. Tak. Nie pamiętam, który z Panów przedstawiał. W Chinach jest też kapitał zagraniczny uczestniczy. I to znacznie większy. Z tym, że w Chinach często się podaje to, że w Chinach, mimo że to jest zagraniczny kapitał, on jest sterowany wciąż przez państwo. Państwo reguluje, gdzie ten kapitał może zostać dopuszczony. Dlatego też moje pytanie brzmi, jakby to ładnie skonkludować. No, czy to wciąż jakby ma jakieś przełożenie, że to jednak państwo kieruje tą kapitałem, a nie wolny rynek? Czy to jakoś się odnosi? No bo się mówi, że właśnie przez wolny rynek kapitał zagraniczny właśnie nas nie woli. A tam ten kapitał zagraniczny jest, no ale on ich nie woli, tylko wspomaga. To znaczy tak. Znaczy jak kapitał zagraniczny nie woli, no rozumiem, że krajowy nie woli, zagraniczny nie woli, to znaczy krajowy nie woli, zagraniczny nie woli, tak, to wydaje mi się, że on powinien nie wolić bez względu na to, czy jest jakoś kontrolowany, dopuszczany do jednych branż, do innych nie. No, zauważmy, że jeżeli chodzi o Chiny, rzeczywiście, no Chiny to nie jest też kraj tam z mojej bajki, tam jest ta gospodarka taka dosyć mocno jednak regulowana. Natomiast tu chodziło o samo wskazanie na ten moment wzrostu. Warto zwrócić uwagę na to, że przecież się cały czas do tej pory się zarzuca i ludzie z wielu krajów narzekają na to, że wielkie korporacje przenoszą produkcję do Chin, bo tam korzystają z taniej siły roboczej. Czyli z naszej perspektywy, z perspektywy wielu krytyków tutaj z tego kraju, z pierwszego świata, no to jednak zniewala chyba, tak? Tak by się mogło wydawać. Więc znaczy ogólnie to, jeżeli jest taki zły, no to on powinien być zły niezależnie od tego, czy jest kontrolowany, czy nie. To ja akurat nie widzę, powinien być gorszy wtedy, gdy jest kontrolowany. To jest akurat żaden argument tak naprawdę. Znaczy, ja jeszcze uzupełniając to, jak rozumiem, chodzi Panu po prostu o to, że państwo wpływa na to, co się dzieje, przez to, że reguluje, prawda? No makroekonomicznie wpływa właśnie jakieś cele konkretne. Nie, to na pewno, jak gdyby, ale to jest jak gdyby wszechobecne też nie tylko w Chinach, tylko dobrze, popatrzmy, jak już tego się trzymamy, przykładu motoryzacyjnego. Motoryzacja też się rozwija w takich kierunkach, znaczy to, jak funkcjonuje motoryzacja, też jest bardzo zależne od regulacji, prawda, na przykład środowiskowych i to w ogromny sposób wpływa na przykład na to, jak firmy inwestują kapitał i co z nim robią. Ale jak gdyby niezależnie od tego, czy właśnie tutaj nie pada teza, że to jest jak gdyby czysty ten kapitał, tylko raczej chodzi o to, że Chiny, że dwa zjawiska, prawda, że Chiny zaczęły wzrastać wtedy, kiedy nastąpił też napływ kapitału zagranicznego, to jest jedno, a drugie, jakbyśmy płace tak wrzucili, to też płace w Chinach się podnoszą systematycznie w momencie napływu tego kapitału i otwarcia coraz większego, co nie zmienia faktu, tak jak Pan mówi, że to są często takie jakieś specjalne strefy ekonomiczne, czyli to jest inwestor dogadujący się z państwem, co tak naprawdę wydłuża ten proces, bo powoduje, że z jednej strony ten proces napływu nie jest wolny, więc te płace rosną wolniej niż by mogły rosnąć, to jest jedna sprawa. Druga sprawa są na przykład duże różnice, jak porównamy Szanghaj z mniejszymi miastami albo z na przykład biednymi częściami, to tam są przepaść ogromna w dochodzie, tak, też między innymi dlatego. Przy okazji banków i kredytów we frankach była taka wzmianka, że o tych bankach, które tam był Getting Bank, że one faktycznie dawały kredyty we frankach, ale wcześniej musiały de facto też się zapożyczyć we frankach. No ale tutaj aż mi się nasunęło pytanie.
A co, jeśli zupełnie hipotetycznie jakieś inne banki nie musiały, nie brały tych kredytów we frankach szwajcarskich, tylko bym pożyczyły w złotówkach, ale jednak oprocentowanym w odniesieniu do franka szwajcarskiego. Ponieważ tutaj już mówienie, że biedne banki, to mi się wydaje takim, no, drugą stroną tego, tej samej narracji, właściwie odwrotnością, co Gazeta Polska prezentuje, że klienci nie mogli przecież wiedzieć, że kredyty trzeba oddać. No, więc co jeśli banki jakieś nie wzięły kredytów we frankach szwajcarskich, ale je dawały? To znaczy, jeżeli wzięły, jeżeli dawały kredyty indeksowane wobec franka, tak, bo to jak wypłata była w złotówkach, zresztą mają obowiązek księgować w złotówkach, to swoją drogą wszystko jest księgowane w złotych, bo takie są przepisy w Polsce. Jeżeli, tak jak powiedziałem w pewnym momencie, ja wykluczyć tego, że ktoś jest szaleńcem, nie mogę. Nie twierdzę, że banki są biedne. Twierdzę tylko, że jeżeli musiałby zrobić odpisy i przewalutowanie, to okazałoby się, że są bankrutami, trzeba je po prostu zlikwidować na przykład, nie? Do tego twierdzę, że jeżeli by wierzyciele zagraniczni, na przykład Commerzbank już straszył, że jeżeli dojdzie do takiego przewalutowania, no to sprawa się skończy w sądzie i w sądzie Polska przegra tę sprawę. Dlatego, że to jest inwestor zagraniczny, są szanowane zobowiązania międzynarodowe i on naprawdę faktycznie udzielił takiej pożyczki bankowi. Tak jak powiedziałem, nie wykluczam tego, że coś takiego mogło zajść, tak jak nie wykluczam różnych dziwnych rzeczy mało prawdopodobnych, które mogą nastąpić. Z tym, że tak jak powiedziałem, wtedy bank zakładałby się z klientem tak naprawdę, że frank wzrośnie, a klient by się zakładał, że frank osłabnie. Bo w przeciwnym wypadku bank nie mógłby zarabiać na tym kredycie. Dlatego, że jeżeli pożyczył w złotych, a pożyczył indeksowane wobec franka, to w sytuacji, w której złoty się umacnia, to w tym momencie traciłby na takich kredytach, tak? Z tego co rozumiem, właśnie na tym polegają opcje, że opcja czy ubezpieczenie to jest jakaś forma zakładu, czy to między bankiem, czy to między ubezpieczalnią. No tak, ale jeżeli pan się założy na przykład ze mną, że frank wzrośnie i potem założy się z kimś innym, to pan się pozbywa ryzyka walutowego wtedy i to właśnie banki robiły, żeby zarobić na różnicach w odsetkach. To znaczy, no, siłą rzeczy, jeśli chcę zarobić, no to gdzieś muszę zaryzykować. Banki dają opcje na, proponują opcje na dużo rzeczy, na zakup waluty. Były opcje o tym, że bank będzie sprzedawał jakąś walutę za danym kursie, niezależnie od tego, jaki kurs faktycznie będzie. No tak, no na tym polega istota instrumentu pochodnego, że umawiamy się na jakiś dzisiaj, na jakiś kurs za 3 miesiące czy za jakiś tam czas. I niezależnie od tego, jaki będzie sytuacja rynkowa, w zależności od tego, po której stronie jesteśmy, co obstawiliśmy, to na różnicy zarabiamy, na tym, co się umówiliśmy, a stawce rynkowej. I chodzi o to, że jeżeli bank by udzielał indeksowanego kredytu wobec franka w złotych, a finansowałby się w złotych, to by w gruncie rzeczy dokonywał takiego zakładu. I teraz pytanie jest takie, jeżeli bank chce zarobić na zakładzie, frank wzrośnie, to ma multum innych opcji inwestycyjnych. Jeżeli chce rzeczywiście zarobić na wzroście kursu franka, to ma multum innych opcji do tego, żeby to zrobić, niż umawiać się z osobą, która zarabia 4000 zł miesięcznie, która kupuje mieszkanie, cały kapitał inwestuje w mieszkanie, którego wartość może spaść o 50%, którego sprzedaż może rościć problemy. Jeżeli ta osoba może ogłosić bankructwo, mogą być problemy ze spłatą tego kredytu i tak dalej, to zakładanie się o walutowe z takim klientem jest po prostu czystym szaleństwem po stronie banku. Myślę, że na pewno, że zawsze można wycisnąć z klientem trochę więcej pieniędzy, wyrażając mu kredyt dwukrotnie czas kredytu, no ale rozumiem załóżmy. Nie, ale czas kredytu to jest osobna sprawa, bo jak gdyby kredyt i oprocentowanie kredytu to jest zarabianie na różnicy w odsetkach. Natomiast teraz mówimy stricte o kursie walutowym, o tej tezie, że banki się cieszą, że frank wzrasta, bo więcej mogą wycisnąć ze swoich klientów. To jest po prostu nieprawda. Banki by wolały, żeby frank słabł, bo wtedy tak. Klienci mieliby lepszą sytuację kredytową, a oni by i tak zarabiali na różnicach w odsetkach. I dodatkowo mogłyby cały czas grać na walutach gdzieś indziej. I gdzieś indziej mogłyby grać na walutach. Grać z biednymi ludźmi, możesz tak samo zarabiać, tak. Tylko bezpiecznie z wielkim kapitałem. Jak pan ma do wyboru, tak. To z frankiem. Jest pan mistrzem pokerowym, woli pan zagrać, ogrywa pan każdego pokera, woli pan zagrać w pokera z osobą, która zarabia 1000 zł miesięcznie i przychodzi, uciła jakieś tam pieniądze i będzie weksle podpisywać na to, że panu zapłaci, czy woli pan zagrać z kimś, kto ma 10 milionów? Do kasyna mnie nie wpuszczą, jak jestem mistrzem pokera.
No, w Polsce w ogóle poker zakazany, ale no to gdzieś za granicę, tak? W Czechach. Ale tam się pojawiło się też, że te banki zarabiają na spreadach. Aha, tak, właśnie. To jest słuszna uwaga. No, to jest jedna z rzeczy, tak, to rzeczywiście, która ta akurat krytyka banków jest uzasadniona. Tu nie ma co do tego wątpliwości. Tutaj niektóre banki rzeczywiście stosowały no wręcz mocno nieproporcjonalne, żeby nie powiedzieć skandaliczne sformułowania dotyczące spreadów, tego, że klient musi kupić u nich franki i w zasadzie kurs, który banki ustalają, no tak siadamy, zbieramy się i sobie ustalamy, tak? Właśnie, co widzicie oderwane od rynku. Wobec tego, czy wzrost kursu franka nie byłby korzystny wobec tego, jeśli chodzi o same spready? No nie, bo korzyść jest na spreadzie, a nie na kursie. No tak, no ale... No bo spread można, złodziejski spread ustalić na niskim kursie, tak? To zależy, też można, ale to w relacji do tego niższego franka ten spread będzie... To zależy, czy ustalamy te spready spotowo czy procentowo. No tak? Właśnie. Więc tu jest ta teza, moim zdaniem, została obalona, że te banki jednak na tym wzroście kursu franka jakby... No wątpię, że oni się zastanawiają nad spreadem w perspektywie tego, jak pożyczają kredyty na 30 lat. Znaczy, tak, to jest bardzo mała część tego. Sprawa spreadu jest rozwiązana, tak? Można gdzie indziej kupować i im dawać. Słyszałem o tym, że właśnie ten spread jest jedną z istotnych spraw, a w ogóle nie zostało to poruszone, więc... Ale może, już teraz może pan kupić gdzie indziej. Sądy to uwaliły. Tak, ale jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, tak? Banki tracą na tym, że frank jest droższy, przez to, że wtedy aktywa w księgowości, zrobione w złotówkach, są większe. Jeśli jest kredyt, który jest początkowo warty powiedzmy 500 tysięcy złotych, a przez zmianę kursu franka nagle staje się warty 750 tysięcy złotych, to jest dla banku problem, bo musi odpowiednio 50% więcej kapitału sobie zostawić, żeby spełnić regulacje kapitałowe, tak, narzucane przez KNF. Więc jest to koszt, bo ogranicza to jego alternatywy wykorzystania kapitału, który posiada, zdobywanie kapitału tego właściwego jest kosztowne. Tak. Akcjonariusze nie chcą zwykle rozwadniać swoich udziałów i emitować kolejne akcje. A tu jeszcze się pojawił inny argument. Mówicie taki, że jeśli byśmy przewalutowali te kredyty, to część popytu, no bo skoro te kredyty nagle zarastają zobowiązania gospodarstw domowych, to siłą rzeczy zmniejsza się popyt. W związku z tym należy dokonać przewalutowania, zmniejszyć te zobowiązania i przywrócić, no zwiększyć popyt w ten sposób, tak? Jak się pan do tego odniosą? Popyt krajowy chodzi, tak? Konsumpcyjny. Znaczy ja nie rozumiem, jak brutto, znaczy, gdyby zobowiązanie jest jednocześnie czyjąś wierzytelnością, nie? No tak, ty złoty. Tych, którzy wierzytelności są za granicą, tak? No tak, tak. Ale nie, gdyby złote nie odpłynął, tak, za granicą. No, nominalny popyt. Zmieni się kurs. Nominalny popyt i będzie taki sam, no. No ale, no to jest, znaczy, okej, okay, no bo to jest taka kwestia, że no, skoro się popyt konsumpcyjny zmniejsza, tak, to oczywiście ten popyt i te złotówki trafiają do tego banku, ten bank może udzielić większej ilości kredytów na przykład, tak? Ale zwiększa się podaż kredytów i skoro zwiększa się podaż kredytów, to zwiększa się dostępność kredytów i w związku z tym można udzielić większej ilości kredytów, to zwiększa się popyt inwestycyjny. W tym sensie, by te pieniądze zostały, tak? O to chodzi? Znaczy ja nie wiem, ja tym się w ogóle nie zajmowałem, chyba żaden z nas, nie? Ale... Znaczy mi chodzi o to, że banki jak muszą spłacić teraz swoje zobowiązania wobec partnerów zagranicznych, z którymi zajęły na przykład pozycje na swapach, albo zobowiązania, jeżeli emitowały przed obligacje w Szwajcarii czy za granicą, to no banki muszą wymienić na przykład na franka, na euro, złotówki na franka, na euro, więc to wpływa w ten sposób, że się po prostu osłabia złotówka, a złotówki zostają w kraju dalej, nie wywołać ich w kwalifikacji. Tak, ale zmienia się struktura popytu. Bo jest mniejsza jest popycie konsumpcyjne, a większa popyt na kredyt. Ale wzrasta popyt na eksport, bo jest słabsza złotówka. No okej, okay. No to jest... Zmienia się struktura, tak, ale to... Ale każda
każdy przepływ pieniędzy zmienia strukturę popytu, tak? No to jest pytanie. Ta struktura popytu jednak ma znaczenie dla rozwoju gospodarki. Przepraszam, bo ja tak cały czas nie do końca rozumiem pytanie. Czy w tym pytaniu chodzi o to, że jest albo po prostu popyt krajowy, albo zagraniczny, ale konsumpcyjny, to jest to przesunięcie, które występuje, bo albo miejscowi biorą kredyty konsumpcyjne i sobie tu kupują, albo złotówka się osłabia i zagraniczni kupują. Muszę spłacić większą ilość swojego kredytu, zmniejsza się mój popyt na dobra, tutaj w kraju, tak? No i w związku z tym zmniejszy popyt. Gdzieś przepływa, nie? Te złotówki gdzieś ktoś ma, nie? Tak, są w banku. Tak? Te złotówki. Skoro wziąłeś w banku kredyt, nie ma złotych. Skoro wziąłeś kredyt, to ten, kto na przykład sprzedał ci dom. Ale to pan sugeruje, że co? Że lądują pieniądze w banku i bank jej nie chce pożyczać dalej, tak? Nie, łapka płynności. A, pożyczam. Tak. No to gdzie się zatrzymują? Nie zatrzymują się, ja tego nie mówię. Mówię, że się zmienia struktura pobytu. To dobrze. I w związku z tym niektórzy ekonomiści się mówią, że skoro jest mniejszy popyt konsumpcyjny, a teoretycznie większy popyt inwestycyjny, to w związku z tym no, to ma pewien skutek, tak? No, głównie ci ekonomiści tej strony popytowej, tak? Ale to chyba dobrze, tak? Bo to jest mnożnik działań inwestycyjnych. Tak, już to jak jeszcze się przesunie z popytu na inwestycje. Tych błędnych teorii. No okej. Okay, ale tych teorii to była dobra zmiana, że mimo że redukcja popytu to ten, ale... Oni zakładają, że te złotówki po prostu w walizkach w tej chwili wywożone w pociągach za granicę, tak? I nikt nie wymienia, oni po prostu je wywożą z kart w Szwajcarii. I to jest... Znaczy, ja po prostu byłem ciekawy, jak się panowie tego odniosą, bo... Ale do czego? Właśnie do tej zmiany struktury popytu. Nie ma powodu, żeby zakładać, że jakoś ta struktura popytu, ale co, że ktoś musi spłacać kredyt? Ktoś musi spłacać kredyt, to prawda jest miarę nie konsumować, bo nie dostaje kredytu. No nie, no chodzi o to, że normalnie byśmy 4000... Ale bo teraz mówimy o karnym kredycie czy kredycie walutowym? Bo sprawa dotyczy kredytu walutowego. Tak. Ale ja nie widzę, jak ona się odróżnia od zwykłego kredytu. Czy chodzi o to, że jak na przykład przed wzrostem kursu franka bym wydawał, miałbym dochód 4000, rozumiem, po spłacie tak. Raty i bym 4000 wydał na konsumpcję. To tak jakby wzrosły stopy. 2500 zostaje mi do dyspozycji dochodu po spłacie raty i tylko 2500, więc upadnie sklepik w sąsiedztwie, tak, bo będę musiał rzucić palenie na przykład i nie będę kupował tam papierosów. Następuje dystrybucja. Jak? Znaczy... Zmiana w dystrybucji następuje. Rzeczywiście taka, że ktoś musi zredukować swoje wydatki, bo musi płacić większy kredyt, pieniądze pływają do systemu bankowego i ewentualnie, czy to powoduje jakieś negatywne reperkusje, czy nie, no to jest sprawa od tego, to już musielibyśmy wniknąć w dyskusję o tym, czy system bankowy jest efektywny, czy nie. Tak, ale to jest jakby problem ewentualnie z systemem bankowym per se. Tak, natomiast myśmy generalnie nie dyskutowali dzisiaj o systemie bankowym i o zastrzeżenia wobec sektora bankowego, wobec którego mamy sporo zastrzeżeń, ale dyskutowaliśmy z całkowicie nietrafionymi zastrzeżeniami, pewnymi elementami, które się pojawiały przy okazji dyskusji o bankach. Okej. Kończymy. Nie. Już nas wyganiają? Ja wiem, to już tradycja. Dobrze, to w takim razie też... Spotkałem się z takimi opiniami, że no właśnie Japonia czy Korea Południowa to są takie przykłady krajów, które właśnie się nie otworzyły na ten kapitał, nie otworzyły się na niego i w związku z tym teraz zbierają tego, no wiadomo co jest w Japonii i w Korei Południowej. Jak się panowie odniosą? Teraz już są otwarte. No teraz już tak, właśnie teraz już mogły, według tych ekonomistów, już teraz mogły po skumulowaniu kapitału, po wytworzeniu swoich przedsiębiorstw, tak dalej. Tak? Znaczy, no to jest, znaczy jedna sprawa, jak inne, że pamiętasz, to że nie było takiego otwarcia na kapitał zagraniczny, natomiast na handel zagraniczny było całkiem sporo otwarcie. Szczególnie w Korei te obniżono akurat cła i zwiększyła się intensyfikacja zarówno eksportu, jak i importu. Natomiast no, oczywiście no, wzrost może być też z akumulacji wewnętrznej, ale pytanie, czy to jest jak gdyby na skutek, czy pomimo, tak, jest to podstawowe zawsze wyzwanie. Teoretyczne i tutaj odpowiedź raczej byłaby taka, że po prostu pomimo, no okej, zamknęli się w porządku, ale to nie oznacza, że gdyby się otworzyli na kapitał zagraniczny, to ten wzrost nie nastąpiłby szybciej. Ale ile tam pracowali przecież zawsze? Tak, no to są inne czynniki kulturowe, prawda, to wszystko wpływa pozytywnie, że
Tam generalnie etos pracy, zdyscyplinowanie jest dużo większe, więc też to tempo, ten wzrost mógł być generowany innymi źródłami. Natomiast w Polsce, to o czym się nie mówi, no jak kapitał zagraniczny wchodzi do Polski na przykład, to jest spory transfer nie tylko środków, ale właśnie transfer na przykład metod zarządzania, sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa. I to są wszystko rzeczy, które w pewien sposób się rozlewają na przykład na pracowników i też na przyszłych przedsiębiorców, którzy sami będą zakładać swoje firmy. Uczył się pewnych metod produkowania i zarządzania i w ten sposób jak gdyby ta wartość dodana kapitału jest nie tylko taka, że są wyższe płace, ale też jak gdyby nowe metody produkcji, to co było w, a propos BZWBK, tak? Znaczy to było wtedy WBK, tak? WBK, które otrzymało know-how z zagranicy i potem pracownicy, którzy pracowali w departamentach takich, a nie innych, tak? W tym banku, zakładając, że to jest w pewnym sensie kapitał zagraniczny, potem ze swoim doświadczeniem idą do jakiejś polskiej firmy i znacznie usprawniają system zarządzania ryzykiem kredytowym czy walutowym w innych podmiotach finansowych, które na przykład mają już większość udziału kapitału polskiego, tak? To są jak gdyby pewne pozytywne rzeczy, które przychodzą nie tylko z pieniędzmi kapitału zagranicznego, znaczy, które przychodzą jako rzecz osobna oprócz pieniędzy kapitału zagranicznego. Jeżeli chciałbym zwrócić uwagę, jak Koreańczycy, którzy rzeczywiście są pracowici i lubią dużo pracować, to okej. Okay. I tylko czy o to właśnie chodzi, żeby dużo pracować. Znaczy, można jednocześnie przy tych samych nakładach pracy mieć wyższy wzrost gospodarczy, albo ten sam wzrost gospodarczy przy niższych nakładach pracy. I to jest taka, no, tak naprawdę alternatywa dla tego, co tam się działo, że gdyby pozwolono na inwestycje zagraniczne, można by albo osiągnąć ten sam efekt przy niższych nakładach, czyli zwiększyć efektywność, albo przy tych samych nakładach zwiększyć wynik, czyli też zwiększyć efektywność. Nie da się i budować polskiego przemysłu, i mieć 30-godzinnego tygodnia pracy na nas. To tego nie powiedziałem. Jakby podkreślam. Też co drogo jedna taka mi się refleksja nasunęła, że w trakcie tej prezentacji zauważyłem, że się pojawia teza, że źle bo kapitał wpływa do Polski. Nie, że źle, bo udziela kredytów i źle, bo przestaje udzielać kredytów. Tak, też się pojawiło, tak, jak gdyby dwa takie. Z jednej strony kredytują, niewolników z nas robią, a potem nie kredytują, chcą kredytować tylko swoje. Tak, też, to jest coś naturalnego, takie sprzeczności w mitologii kapitału, które się pojawiają nie tylko polskie, ale generalnie. Kiedyś Joseph Schumpeter. Tak, Joseph Schumpeter kiedyś tak powiedział, że przeciwnicy kapitalizmu mają wyrok śmierci już w kieszeni przygotowany, uzasadnienie jest kwestią wtórną, tak? Te uzasadnienia mogą być wewnętrznie sprzeczne, tak? Ale ważne, że wyrok musi być wydany. Ja się teraz przypomniał to saldo błędów i odpuszczeń, tak? Opuszczeń. Takie. Ono było rosnące w ostatnich latach, tak? I z czego to wynikało, że tak przyrastało i to dosyć szybko z tego? Ono szczególnie wzrosło po wejściu do Unii, więc prawdopodobnie ono, bo to teoretycznie może być odpływ kapitału tam nielegalny, ale może być po prostu legalny odpływ kapitału. Intensyfikacja nastąpiła w związku z intensyfikacją wymiany z Unią tak naprawdę. No i co tam może być? No. Wszelki przepływ pieniędzy między Polską a Unią, przepływ towarów, który jest nieuwzględniony między Polską a Unią. To jest taki właśnie znamienny ten przypadek, jak w 2011-2012 roku Narodowy Bank Polski, który sporządza bilans płatniczy, robił rewizję i było duże, bardzo duże stosunki błędów, zmniejszyło się o połowę. Między innymi głównie dlatego, że zdobył dane z Ministerstwa Finansów, czyli to od innej instytucji państwowej, te dane nie były zupełnie ukryte, o imporcie używanych samochodów, tak? Bo Narodowy Bank Polski zasadniczo korzystał z danych zbieranych przez Eurostat, natomiast przepływy używanych samochodów nie były rejestrowane przez Eurostat, natomiast były rejestrowane przez Ministerstwo Finansów, więc po tym jak się w Narodowym Banku Polski zorientowali, że trzeba by poszukać trochę skąd się te takie saldo błędów i opuszczeń bierze, to zaczęli między innymi szukać tutaj i znaleźli. A zresztą działa w Narodowym Banku Polskim specjalna chyba komórka do tej sprawy i oni szukują różne, stawiają różne hipotezy, skąd takie, a nie inne i jebane. Ostatnio nawet rewidowali o handel narkotykami. No właśnie. Ja zresztą do nich dzwoniłem, pisząc tekst na ten temat, z nimi rozmawiałem. I tam jak gdyby mogły być różne rzeczy, bo wiele z tych rzeczy jest na przykład w
według badań ankietowych, na przykład ile Polacy wydają pieniędzy za granicą, jest przeprowadzone badania ankietowe. Przychodzi państwowa instytucja i się pyta, a ile pan wydał, jak pan był w Grecji? I na przykład może być to zaniżane, tak? I razy liczba turystów. I razy liczba turystów, takie badania ankietowe. Poza tym no, nieuwzględniany jest na przykład, znaczy właśnie narkotyki zaczęli uwzględniać, ale na przykład papierosy. Tak, ale wcześniej to nie było uwzględniane, to tam z 1 czy 2 miliardy no, to może być takim nielegalnego importu. Trzeba wziąć pod uwagę dalej szacunek, to co uwzględniają. Tak, to też jest jakiś szacunek, tak? Także wydatki turystyczne, jak kupujemy przez internet coś na eBayu, znaczy musiałby być eBay holenderski, niemiecki, angielski na przykład za Amazon, to są nierejestrowane transakcje, chociaż zdaje się, że tam są jakieś kroki, żeby to z kart kredytowych jakoś patrzeć, jak to przepływa, tak? Chciałem na przykład jakakolwiek usługa, czy przez PayPala płatna, to prawdopodobnie też to tam ląduje w tym sarcie. Zresztą jeszcze tak, już dalej tak mi się przypomniało, bo to też taka teza z NBP-u, że to saldo jest ujemne u mnie dlatego, że eksportem zajmują się duże podmioty gospodarcze, to też z panowie z tej jednostki mi zwrócili uwagę, że eksportem zajmują się duże podmioty i to jest jak gdyby rejestrowany eksport, a importem zajmują się bardzo małe podmioty i one mają sprawozdawczość dużo mniej rozwiniętą, mniejsze obowiązki sprawozdawcze wobec różnych regulatorów i jak gdyby tam może tego importu dużo gdzieś umykać właśnie z tego względu, dlatego przychylenie jest właśnie w drugą stronę. Była jeszcze wcześniej taka teoria spiskowa, właśnie przed tą rewizją była teoria spiskowa, że przez posła jednego z posłów, chyba badali ten tam posła, była taka teoria spiskowa, że wysokie saldo błędów i opuszczeń wynika z tego, że ukrywa się ujemne saldo obrotów handlowych, tak, żeby po prostu nie pokazać tego deficytu handlowego na jakimś wysokim poziomie, to się ten deficyt przesuwa do salda błędów i opuszczeń i ten sam poseł później właśnie komentował entuzjastycznie w sensie, że ostrzegał jak to jest odpływ kapitału na podstawie właśnie tego raportu BFI. Ale to był powiedzmy przedział kilku lat, więc mógł zmienić. No poza tym w związku z handlem unijnym też są duże problemy. Ląduje statek gdzieś tam w Hanowerze, trafia jakiś towar z Chin i on potem jest reeksportowany do Polski i okazuje się, że każdy to inaczej, nie wiem, polski sprawozdawca to księguje jako tam import niemiecki na przykład może się zdarzyć, albo import chiński, a inaczej to niemiecki jako eksport, więc jak gdyby są spore problemy też ze sprawozdawczością po prostu dotyczącą handlu, tak? Dlatego też w wielu krajach to jest ujemne to saldo. Głównie z tego względu właśnie, że import dotyczy mniejszych podmiotów. Co ciekawe, też zdarza się, że jak na przykład transakcja nie jest rejestrowana od drugiej strony, po prawej stronie bilansu, a jest rejestrowana po lewej, bo też się tak zdarza, na przykład był taki problem w Czarnogórze, gdzie w Czarnogórze największe saldo błędów i opuszczeń jest w miesiącach letnich, kiedy mają największy eksport usług turystycznych, tak? Więc po prostu wynikało to z tego, że Czarnogóra jest krajem oni mają, Czarnogóra dokonała jednostronnej euroizacji i z jednej strony turyści byli rejestrowani na pół turystów i tu się pojawił eksport, ale z drugiej strony te euro, które później były wpłacane przez właścicieli hoteli do banku w Czarnogórze nie były rejestrowane jako euro pochodzące z zagranicy, więc pojawił się znowu z drugiej strony nie było, od strony finansowej nie był zarejestrowany wpływ z zagranicy i się pojawiał ujemne saldo błędów i opuszczeń, właśnie wtedy był największy eksport. To też taka ciekawostka. Może też zjawisko w Islandii, w jakimś stopniu zobaczyć, bo Islandia tam jest rekordowa, jeśli chodzi o procent PKB. Ja bym chciał się nie zgodzić, ponieważ nie ma tutaj zwolenników chyba w Pizze, więc postawię się tak trochę w ich obronie, żeby nie było, że nie mieli szansy obrony. Otóż przedstawię nie założenie, ale taki case o dwóch firmach, w których właściwie pracowałem, więc nie będę wymawiał z imienia i nazwiska, jak się nazywają te firmy. Jedna to polska, drenowana podatkami, która nie potrafi się wyplątać jakby z tych przepisów.
wysokich opodatkowań, nie potrafi się wyplątać, jakoś wywinąć z podatku dochodowego, z podatku od dywidendy itd. I ta firma polska o długiej historii, może nawet wiesz, o której mówię, ona przez tyle lat tego polskiego kapitalizmu, od lat 90., no nie potrafi jakoś rozwinąć swoich skrzydeł przez te właśnie splątanie tymi łańcuchami podatkowymi. A druga firma to jest zagraniczna, która zatrudnia bardzo dużo osób we Wrocławiu, prawie nie chcę mówić, że amerykańska, żeby nie zdradzić jaka. Ona nie płaci podatków, wręcz ma zakaz odnoszenia zysku. Została nieźle dopłacona przez władze, nie mówię jakie. Jej wybudowanie tych ośrodków było nieźle sfinansowane. Płace w tej firmie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. No i mówiąc, że nie ma tutaj takiego wygaszania polskiego kapitału, można się z tym w pewnej mierze nie zgodzić. Jednak polska firma tutaj na przykładzie zostaje wygaszana i są zastępowane one, te polskie firmy, zagranicznymi. Uwagę na początek, żeby można było mówić o wygaszaniu jest działaniem celowym. Wydaje się, że to po prostu działanie celowe, tak? Bo ktoś musiałby wygaszać, tak? Ktoś musiałby mieć na celu to wygaszenie, jaki interes w wygaszeniu. Pytanie, czy to jest działanie celowe, czy to po prostu wynika z takiego, nie innego systemu, że to jest tutaj temat uwagi. Wydaje mi się, że zarówno zagraniczne, jak i polskie firmy korzystają z funduszy unijnych, zarówno zagraniczne, jak i polskie firmy optymalizują podatki, co przynajmniej widać po tych statystykach, które pokazały, nie wszystkie polskie firmy wykazują zysk. Jest tak, że płacą podobny procent przychodów, czy płacą niższy efektywny CIT. A poza tym, no, jednak nie róbmy z Polaków jakichś mało bystrych ludzi, którzy nie potrafią wykorzystać tych samych w przepisach podatkowych, które potrafią wykorzystać inwestorzy zagraniczni. Nie jest tak, że do optymalizacji podatkowej trzeba koniecznie mieć spółkę, córkę na Kajmanach czy Wyspach Dziewiczych. W zależności od skali działania można zyskać różne środki i nie udawajmy, że nie mamy znajomych, którzy prowadzą firmy, jak sobie kupują samochód do osobistego użytku, to biorą go w leasing, żeby sobie obliczać koszty firmy. Na sali ja nie mam takich znajomych. Jest tak, że generalnie jest próba zaostrzenia, że tak powiem, śruby podatkowej w Polsce tak od 2009 roku, a podatki jako procent PKB nie chcą wygnąć i to dotyczy się zarówno CIT-u, jak i innych podatków. I generalnie to jest niemożliwe, żeby tylko zachodnie firmy w tym uczestniczyły, tak one są zbyt małe w skali polskiej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy też nie chcą płacić podatków tak samo jak zagraniczni. A w tych, powiedzmy, branżach, które są najbardziej, że tak powiem, poddane krytyce, jak banki czy jakieś wielkie przedsiębiorstwa, to one akurat są najbardziej pilne w płaceniu podatków. Jeżeli to jest firma, ta, o której myślę, to nie jest tak, jak mówisz. Ja nie wiem, o jakiej mówię. Ja wiem. Że to wcale nie jest tak, że ona nie potrafi optymalizować. Potrafi. To trochę bardziej chaotycznie niż ci zagrać. W związku z specjalnych stref ekonomicznych, gdzie też są polskie firmy i gdzie też małe i średnie przedsiębiorstwa inwestują w Polsce. Jeżeli mówimy o podatku dochodowym, bo zdarza się, że samorządy przyznają inwestorom
zwolnienia z podatku od nieruchomości. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem powszechnym i nie istnieje żadne zwolnienia poza tymi specjalnych strefach ekonomicznych. Aczkolwiek chyba jakiś coś gdzieś ze dwóch utwarę chyba ktoś jakoś strefa ekonomiczna będzie. Tak, no, tak. A to co innego? Na ruski chyba. Na ruski jest specjalna strefa. Tak, to jest geniusz prawny. Taki know-how trzeba importować właśnie z zagranicy, żeby strefę ekonomiczną w środku Wrocławia zrobić. Ja mi się marzy, żeby cała Polska była specjalną strefą ekonomiczną. A to skąd? No dobrze, to ja jeszcze takie ogłoszenie jedno dla Państwa, ci z Państwa, którzy nie wiecie. Organizatorzy jutrzejszej konferencji prosili mnie, żeby zwrócił uwagę, jutro European Students for Liberty organizuje konferencję na temat wolności. Zaczyna się chyba o 10:00, jeśli dobrze pamiętam, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli Kuźnicza Uniwersytecka, nowy budynek D. Zapraszamy wszystkich bardzo, konferencja w języku angielskim. Dziękujemy Państwu za przyjście. W zasadzie jest za 6, a tutaj jest dryl taki, tak, że jak nie wyjdziemy, to zaraz będą krzyki na nas. Także dziękujemy bardzo wszystkim za obecność i za dyskusję.